Siemaneczko, z tej strony Bartek i Jurek. Uhuhu! Proszę Państwa, radiowe wejścia, radiowe wejścia. No to teraz piosenka, reklamy i zaczynamy nasz program o poranku. O czym dyskusji Orba? Może, no zacznij, tak wrzuciłeś, tak śniadaniowo powinniśmy to zrobić, wiesz, jak zaczniemy, to jest poranek Orba, dyskusji Orba, to może tak, na przykład flipujesz czasami mieszkania na rynku nieruchomości? Nie, ale jestem bardzo dużym fanem tego, żeby uzdrowiciele wreszcie mieli swoją reprezentację w szpitalach. To był mocny strajk dla porankowej telewizji TVP po zmianach, w sensie... A ci uzdrowiciele też byli jakoś niedawno? Ja myślałem, że to było stare. To było stare? Nie wiem, ja to ostatnio... No to u nas oglądałeś, ale... Tak, ale... bo zostało mi to pokazane. Bo generalnie jest taki fajny filmik właśnie z pytania na śniadanie, chyba, albo z czegoś takiego też rano, na jakimś innym tym. Ale chyba to było w TVP, tak mi się wydaje. I chodzi o to, że tam jest pan przedstawiciel uzdrowicieli na odległość rękami i tak dalej. Którzy mają spór doktrynie z tymi z bliska. jakby... I on bardzo, on jest przedstawicielem tego całego zakonu. Że nie zakonu, pewnie ma jakąś inną nazwę, związku zawodowego, nie wiem. Tak nazwijmy. I on dąży do tego, żeby oni mogli przychodzić do szpitali, pomagać ludziom. I obok, i dosłownie usadzili go obok pana doktora, który siedział i tak w bardzo naukowy sposób próbował powiedzieć, no tak, jeżeli zbadamy naukowo, że to będzie działać, to panowie mogą przychodzić. On powiedział, no ja mam badanie na to. No tak, tylko trzeba było znać metodologię i tak dalej. Ja mam badanie, mam wszystko, patrzę 100 z kartek i wyjmuję jakieś, no te wszystkie żółte napisy wyjmuję i pokazuję, że uzdrowienie na odległość działa. I to znaczy, też ja było jestem, rano. Znaczy jestem duży, ja naprawdę imponuję mi w pewien sposób, znaczy też miał swoje problemy, ale imponował mi w pewien sposób taki poziom spokoju tego lekarza, który miał taki vibe na zasadzie, nie no oczywiście, ja wszystko rozumiem naprawdę tak, tylko ja nie jestem przekonany, czy to jest najlepsze, ale tak, ja rozumiem pana argumenty, tak, oczywiście słucham pana, ale niesamowite to było całkiem, no ale tak, no a teraz właśnie prawda, mieli materiał o flipowaniu mieszkań, co też odbiło się takim echem na zasadzie, co mamy sobie kryzys mieszkaniowy, czy to jest jakby, to sobie na telewizja publiczna reklamować jakby w tym. Flipowanie mieszkań jest po prostu spekulant. Spekulowanie? No, w pewien sposób chyba tak, ale do tego ci dochodzi, bo z tego co ja rozumiem, no to flipowanie mieszkań, z tego co kiedyś czytałem, to flipowanie mieszkań polega na tym, że kupujesz jakby jakieś mieszkanie też często, które ma jakieś tam albo prawne problemy, albo ma, nie wiem, jest niewyremontowane, je remontujesz i potem sprzedajesz drożej. No to takie właśnie idealne na brak podaży mieszkań. No w sensie tak, pewnie tak można argumentować, nie? Też argumenty z kategorii mocno podbija ceny, ale co wiesz, jakby naprawdę ścierają się dwa wilki, prawda, no w telewizji śniadaniowej został przedstawiony jeden z nich, prawda, jako ten. Ale dla jasności ja tego nie widziałem nawet całego, że widziałem tylko jakieś fragmenty, więc nie to będę tutaj jakoś się wypowiadał ultra dużo. Po prostu śmiesznie to wygląda. To prawda, było to całkiem zabawne. To tam przebiło się przez Twittera. W każdym razie, tematy dzisiejszego dnia, bo czemu by nie. Tematy następujące, w sumie te, którymi żyła Polska w tym tygodniu. Czyli temat oczywiście Andrzeja Dudy i jego weta, nie weta, nazwijmy, znaczy, prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, ale kwestia wysłania jej w trybie następczym, zapomniałem coś z tego słowa, w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Mamy temat Lewicy oraz Platformy Obywatelskiej, które jednak idą razem do wyborów, jak dowiedzieliśmy się my i Lewica w którymś momencie, z zaskoczenia troszeczkę. No i mamy jeszcze temat WOŚP-u, takie popłuczyny, nazwijmy to po naszym materiale o WOŚP-ie, bo o ile temat WOŚP-u już nie jest jakiś taki super modny i wszyscy zapominamy, no, za rok się zobaczymy, Jurek Owsiak, cześć, na Woodstocku jeszcze może ewentualnie, to o tyle gdzieś tam, jako że wszyscy o tym dyskutują, to czemu nie dołożyć swoich 5 groszy i wtórnie odnieść się do tej dyskusji, czyli zrobić to, co robimy zawsze na tym podcaście. Dokładnie, po prostu powtórzyć wszystkie take, jakie słyszeliśmy i zapchać tym czas antenowy, żebyście wy mogli to oglądać długo, słysząc znowu te same rzeczy, oglądając i robiąc swoje jakieś... Nie, sprzątając dom na przykład, nie oglądając. Tak, oczywiście. To jest po prostu cały clue tego podcastu. Absolutnie. No, żadnych odkrywczych myśli, to moja... To w ogóle to od zawsze. Taki slogan. Od zawsze, ale to jest też osobista rzecz. W sensie... Po prostu... Zawsze staram się nie być odkrywczy. Brak świeżych informacji. Tak, na przykład, to jest nieświeże informacje. Nieświeże informacje w twoim domu. Tak jest. Dokładnie. Tak już zareklamowaliśmy ten podcast milionu telewizorów, to możemy...
pewnie przejść do jakiejś tam rzeczy. Ja ci rzucę rzecz. No tak, no, strzał pierwszy, no. Który w ogóle nie jest w tym, co mówiłeś. To zaczynamy. Czyli w tym, że pan jakiś, co jest tam wiceministrem czegoś, nawet nie wiem do końca czego, u Mazurka dzisiaj powiedział, że założył się, że oni zrobią te mieszkania na wynajem. I że 20 tysięcy w tym roku będzie 20 tysięcy mieszkań rozpoczęta budowa. I powiedz mi, czy w odniesieniu do tego, że Lewica i Platforma mają ciche dni chyba aktualnie. No myślę, że tak. Mogą mieć taki cichy tydzień. To czy myślisz, że to jest właśnie takie stawienie trochę sprawy Lewicy per se, albo w ogóle właśnie postawienie bardziej no, identity Lewicy, że wiesz, dzień po tym jak to się dzieje, Lewica rusza do mediów i zaczyna mówić, tak, my zrobimy nasze programy, które powiedzieliśmy, że zrobimy i to się uda, nie martw się. Czyli zaczynamy od Lewicy w ogóle, tak rozumiem? To zanim jeszcze, to ja tylko rzucę a propos tego samego wywiadu, uważam, że jednak najciekawszą częścią był moment z pytaniem. No dobra, a pan w sumie jako wiceprezydent Radomia, dobrze mówię? Radomia? Rzeszowa? Jeździł do Łodzi. Jeździł do Łodzi, to też pamiętam i był pan w tam z Radzie Nadzorczej jakiejś chyba hali, z tego co rozumiem, w Łodzi. To nie ma znaczenia, no w jakiejś tam Radzie Nadzorczej, że tak powinno być. No nie będę tutaj prawdę oszukiwał, no tak było. No dobra, ale to tak powinno być. No można tak robić, to można, ale czy jakby powinno tak być? Wie pan, są tematy różne, prawda, i jakby są rzeczy różne. A czy to miał związek z polityką, że pan dostał tą funkcję, czy pan ją dostał jak każdy inny? Nie, nie będę odpowiadał na pytanie. Ja takie wow, w sensie to było zaskakujące. Z jednej strony szczere, a z drugiej strony takie, co się dzieje, w sensie jakby... Kokosów za to nie zarobił, tak powiedział. Więc, no jakby, więc, prawda, więc właśnie. Tak samo jakby zaprowadzenie tego podcastu. No, nie dużo. W każdym razie, odpowiadając na twoje pytanie, Jurek, tak, ja obstawiam, że tak, bo w ramach kontekstu, tylko może dla widzów. Bardzo długo mówiło się o tym, że Lewica będzie wspólnie z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską startować wspólnie w wyborach samorządowych. I jak to ta informacja dropnęła, to w ogóle mało kto ją podważał na takim poziomie, że po pierwsze, politycy Lewicy biegali po mediach i mówili, to jest super, a po drugie, wszyscy tak pomyśleli przez chwilę i takie, no to brzmi sensownie, w sensie to ma dużo sensu strategicznego, Lewica ma w tych wyborach jest dosyć wysoki próg, taki realny próg wyborczy jest dosyć wysoki, więc Lewica zgarnia jakby stosunkowo więcej procent głosów niż wprowadza potem ludzi, na tym benefituje na przykład czasami PiS, no więc jakby w sumie Tusk wciągających na listy sprawia, że te głosy jakby, on ma większy ten swój komitet i te głosy się nie marnują, tylko właśnie proporcjonalnie zyskuje nawet jeszcze więcej dzięki tej premii za powiedzmy głosy, które dostaje. No więc Tusk z tego coś zyskuje, Lewica z tego coś zyskuje, nawet może dużo z tego zyskuje, ale Tusk sobie właśnie też ma te swoje rzeczy. Dlatego wszystkiego teraz tak dobrze się dogadują w tej koalicji. To wszystko może służyć, to może odbierać mandaty PiSowi. To ma sens, więc w sumie takie, to brzmi jak rzecz, która się stanie, nie? Faktycznie. No i to jest też takie komplementarne w ogóle ze strategią Lewicy od pół roku, roku. Tak, tak, tak. Że po prostu znika jakby z polityki. Pozwalają prowadzić Donaldowi Tuskowi. Nie, no i w sumie takie, okej, jakby spoko. Dosłownie dyskusje toczyły się bardziej na poziomie tego, czy to już jest znak, że Lewica zostaje wchłonięta przez Koalicję Obywatelską, czy jeszcze nie? Wiem, że pod postem, że Biedronia chyba, że właśnie Komitet Krajowy zgodził się na podjęcie negocjacji z koalicją, to chyba Jan Śpiewak napisał zdrada z wykrzyknikiem. No więc, właśnie. Więc wydaje mi się, że sekcja kaszkieciarska Lewicy jest nie zaakceptowała tego jako rzeczy, a wszyscy inni w Polsce uznali, że o tak, normalny dzień w biurze, prawda? Tak to wygląda. No. To prawda. To ja się zgadzam 100%, tak? Więc jakby no wszyscy mieli takie, no wszyscy uwierzyli, tak? Jan Śpiewak napisał zdrada, wszyscy się rozpisywali o tym, że no w sumie no ma to sens, czy Lewica zostanie wchłonięta, czy nie, teraz o tym podyskutujmy, no bo nie ma sensu dyskutować o tym, czy pójdą razem, nie? No i wszyscy tak uznali, z wyjątkiem Donalda Tuska ewidentnie, bo Donald Tusk tak stwierdził w którymś momencie, w sumie to nie. Jakby, ja bym jednak startujemy sami. I podobno, to jest via Polityka Insight, podobno ogłosił to Lewicy godzinę przed tym, jak ogłosił to publicznie. No i Donald Tusk wyszedł i powiedział, wiecie co, w sumie to pójdziemy sami, jakby Lewica spoko sprawa, ale jednak i tak takie palce pokazał, już nie będę tego powtarzał, prawda, no bo Donald Tusk, to było niegrzeczne troszeczkę, to zrobił na konferencji prasowej, wszyscy to widzieli. Dobra, oficjalnie chyba muszę sprostować informację, nie zrobił tego, był to żart. Prawnik do mnie dzwonił w trakcie mówienia tego, mogło na uchu tutaj. No i co, no i teraz Lewica biega po mediach i próbuje odkręcić jakąś sytuację i tłumaczyć, że no tak, to byłaby bardzo dobra opcja.
Ale my sobie świetnie poradzimy. My jesteśmy tak przygotowani do tych wyborów. 2 miesiące na listy. Wiecie, ilu my mamy członków? Wiecie, ile osób jeszcze z partii nieboszczki jeszcze siedzi? Jakichś schowanych po prostu. Nieboszczki? Schowanych wszędzie po jakichś, kurczę, radach gminnych i tak dalej. PGR-ach. Oni w ogóle... Oni jeszcze nie wiedzą, że zamknęli. Właśnie, w ogóle oni są incognito, nie? Bo oni się nie mogą przyznawać tego, że wcześniej normalnie działają, już oni tą przeszłość mają za sobą, wszystko spoko, ale teraz właśnie dzwoni do nich Tomasz Trela i takie mordy, to jest ten moment, nie? I nagle się okazuje, Czarzasty, że... zbiera wszystkie przysługi, które... Tak, dokładnie. I 3/4 posłów... Nie, po prostu połowa posłów we wszystkich sejmikach wojewódzkich i tak dalej. Stary, połowa posłów PiSu w ogóle. Połowa w ogóle wszystkich ludzi w samorządowcu okazuje się być lewicowcami, bo druga to PSL-owcy oczywiście. Prawda. I jakby konsoliduje się duopol w Polsce samorządowej. Tak. Jakby ludowcy kontra postkomunę. Wracamy do 89. No. Tylko nie ludowcy, tylko postsolidarnościowcy versus postkomuniści. Jeden z moich ulubionych filmów. Zawsze byłem dużym fanem. To jest ta walka, nawet nie wiem jak to nazwać, w sensie, nie wiem, no to jest walka dobra ze złem, to jest walka... King Konga kontra Mecha Godzilla. King Kong kontra Godzilla, no to są jakby, to jest to, nie? W sensie, to jest właśnie... To jest to po prostu. W sensie... King Kong, to jest po prostu walczy z King Kong z taką zieloną koniczynką na piersi versus Mecha Godzilla z czerwonym krawatem. Właśnie nie, może nie... Dewastują do... Polskę, na której to się toczy. Ale symbolika. Dobra, tylko nie zgadzam się z tą ludową częścią, no bardziej to właśnie post-solidarnościowa bym powiedział, nie? Aha, no tak. Więc jakby, nie wiem, trzymają w rękach płot. Ustalenia z... Okrągły stół, z okrągłymi stołami. Tak. Nie no, to wszystko się toczy na okrągłym stole. Nie wiem, czy się... Ta walka. Ale to jak już mamy symbolikę ze sobą, to wraca... Tak, oni się tam biją, a dookoła siedzą po prostu różni jacyś ważni politycy, piją wódkę ze sobą. I oni się biją na środku. I potem się okazuje, że nie uzyskują nic. Tak, dobra. Tak. A Michał to nagrywa taką kamerą jeszcze. No, w każdym razie... A stonoga jakby... na popocu, po prostu. Dobra, nieważne. Tak, poszliśmy tak. Daleko. Tak. To jest ten stół, na którym w ogóle... To jest ten stół, a przy nim siedzi Jaruzelski i ogłasza rzeczy. Tak. Obejrzyjcie sobie jakiś film historyczny o Polsce, naprawdę. Tak. Jeśli musimy wam takie podstawy tłumaczyć, to ewidentnie edukacja zawodzi, a wy jeszcze bez zadań domowych teraz już w ogóle w co się porobi z tym krajem. No. W każdym razie. W każdym razie. No to jest historia, czysta historia. Więc wracając do tematu. Wow, aż tak mi wybiło, że aż mi ciężko, ale... No więc co? Więc lewica biega po mediach i próbuje tłumaczyć, że wszystko jest git i wszystko jest super. Właśnie zostały 2 miesiące do wyborów. Trochę ma to wszystko gdzieś, mam wrażenie, w takim sensie, że... A co ich to powodzi? Wszystko jest git. No i tak, i teraz wracając do konkretnie twojego pytania. I tak mam trochę wrażenie, że lewica teraz ma taki mood pod tytułem... A będziemy zaczepiać. Chyba my musimy faktycznie teraz jakby... Bo my już nie możemy się po prostu przychylać do Koalicji Obywatelskiej. Teraz musimy chyba udawać, że jednak... Teraz musimy naprawdę zacząć mieć taki vibe. To może byśmy jednak zaczęli poruszać nasze tematy, które tam mówiliśmy, że będziemy poruszać. Mnie w tym wszystkim bawi jeszcze to, że jeszcze do niedawna gdzieś toczyłaś ta dyskusja o tym, że wiesz, że lewica potencjalnie, nowa lewica w sensie, może być wchłonięta przez KO, wtedy Razem by się odłączyło, Razem byłoby, zostałoby jedyną lewicową partią, taką realną w sensie, powiedzmy, jakimkolwiek zasięgu, lewicową partią. No i wtedy jakby, że to się by, tak by się tworzyła nowa lewica w Polsce, a nowa lewica poszłaby do KO i po prostu gdzieś tam KO poszłoby w tą stronę tego centrum, nie? Że centrolewu takiego, nie? I jakby to wszystko się tak wywala teraz, jakby te wszystkie analizy jakby w ogóle nie mają żadnego sensu, bo no ja sobie teraz nie wyobrażam do końca sytuacji, w której faktycznie udałoby się... Wydaje mi się, że Donald Tusk bardzo wyraźnie pokazał, że nie jest zainteresowany przynajmniej w tym momencie wchłanianiem lewicy. Znaczy w ogóle fajnie, że Donald Tusk... Trochę, bo wiesz, jakoby my śledząc tę politykę bardziej to jest 8 lat powiedzmy ostatnich niż 16, no bo ciężko było śledzić jeszcze czasy PO, jak byliśmy w podstawówce. Bez przesady. I wiesz, i masz takie, nie no, w sumie za PO byliśmy w podstawówce. Chyba w gimnazjum. A nie, 15 był, nieważne, no, nie, sorry. Gimnazjum. 15, okej, okay, to byliśmy jeszcze w gimnazjum. Ale... Bo mamy już na liceum praktycznie. Nie. No się za 15? 15? Do liceum szedłeś na końcu 16. Możliwe. No. Dobra. Naprawdę. No, nie wiem. Wiem, bo Trump wtedy wygrywał. No.
faktycznie. Tak, czy, prawda? Czy datujemy nasze życie wydarzeniami politycznymi? Jak? Być może. Tak, mam wrażenie, że no jeszcze jak zataczają koło, prawda, zaraz, no kontynuując. W każdym razie, to wiesz, o tym Tusku się wszyscy mówili, że jest taki krwiożerczy i polityczny i w ogóle. No, teraz jednak prowadził taką uśmiechniętą Polskę i starał się być taki, wiesz, no taki wholesome i w ogóle, a teraz po prostu zrobił taki dość... Tusk manewr. Casualowo Tusk manewr? Czyli po prostu zobaczył, że lewica jest tak kiepska, że może ich po prostu kopnąć w twarz. Czyli takie, a cik zrobię to, czemu mam tego nie zrobić? Bo na takim jeszcze, wiesz, poziomie, no po co ta lewica miała zrobić? Ona w większych miastach, że oni by żadnego kandydata nie wystawili, tylko wszędzie by poparli kandydata KO. Tak by się skończyło, nie? Coś... Może w jakimś jednym wystawili swojego, żeby nie było. No żeby nie było, no, wiesz, że się jakieś tam... I wiesz, a teraz w sumie... Może, symbolicznie w pół Tusku na przykład. No, a teraz w sumie oni... Żukowska już zapowiedziała, że oni oczywiście, że wystawią teraz swoich kandydatów wszędzie. I teraz no pytanie... Tak. Co się... No dobra, wystawią, nie? No, tylko co dalej? No właśnie, wiesz, bo... W ogóle, wiesz, zabiorą 2% baronom kołowym. Bo na przykład, wiesz, dostanie, nie wiem, prezydent... W Poznaniu na przykład. Czy ty znasz jakiegokolwiek polityka, który może być w Poznaniu od lewicy? Tak, z tego podwórka najbliższego. Bo dużo się mówi, że u nas Welsenk ma kandydować, nie? Dobrze. Na prezydenta Poznania, no i poza tym jest Jaśko. Jaśko jak to jest od zawsze. I kojarzysz... Nie jest od zawsze, ja jestem OG, ja pamiętam czasy Grobelnego. Grobelny, okej, dobra. Nie, ja jestem w innej aglomeracji. Innych burmistrzów. Ale na przykład nie kojarzysz jakiegoś takiego, kto mógłby wystartować z lewicy i pewnie kogoś ustawiam, będzie, a to ten, dobra, spoko. Ale i wydaje mi się, że dużo mieszkańców miast tak może mieć, że takie, okej, tak. Kogo oni w sumie wystawią? I... No tak. Tusk po prostu miał takie, dobra, to jakby w sumie, ja wiesz, a może z jednej strony mu bardziej chyba zagraża trzecia droga, która sobie rośnie w siłę. Ostatnio był sondaż, że mi ponad 20%, więc takie, okej, to już dużo, jak na partię, która nie jest PO, ani PiS-em. I w sumie to oni im bardziej zagrażają. No nie jest partią. No tak, a ta lewica to tak w sumie leży, wiesz, może tu miał takie, kurde, nie wiem, jak ich tam podkopać, patrzył taka, wiesz, wyszedł z domu, tam leży taka lewica, tak zwija się na ziemi, takie zbudujcie mi mieszkania, zróbcie cokolwiek, i takie, a dobra, wylał na nich wodę z okna po prostu i tak sobie, no, więc... I jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie rzutowało na dalszą pracę rządu, nie? No bo ten miesiąc miodowy, de facto miesiąc, bo tak oni rządzą tam 40... No z półtora miesiąca, nie? Które się chyba w tym momencie już tak definitywnie kończy, co było dość naturalne, no bo ja byłem przekonany, nie, musiałeś to tak kończyć, przed nie. samorządówką no, zacznie się kampania wyborcza. Szczególnie więc... też mam wrażenie, że... Ja tutaj to mam niepoparte niczym, to jest jakaś moja opinia tylko i wyłącznie. Ja mam też wrażenie, że jakby KO zaczyna lecieć już tak mocno powoli, że trochę taka lewica, bo znaczy lewica może nie, ale właśnie taka trzecia droga, mam wrażenie, poprawnie się mylę, że momentami ja odczuwam od nich takie trochę, że no musimy w to iść, ale kurczę, czy idziemy aż tak jakby, bo Hołownia to jeszcze jakoś tak firmuje, ale zobacz, że PSL na przykład tak mało się udziela w tym, żeby brać na siebie odpowiedzialność za to, że tam, wiesz, są wszystkie te zmiany w prokuraturze, w mediach publicznych. To jest perfekcyjna tak sytuacja dla trzeciej drogi, bo właśnie nie przez, no dalej, przez tak, to, tak. że Tusk wziął sobie wszystkie te siłowe resorty takie ważne. W ogóle nie wiem, czy się mówi siłowe resorty. No, nie, tak, słyszałem tak, parę razy. Tak, resorty siłowe. No. No to przez to właśnie on trochę z jednej strony... Znaczy, no nie wszystkie. No, wojsko ma ten, nie? Obronę narodową ma... Tak, jasne, w ogóle, sorry, bo ja po prostu do czego zmierzam, że po prostu wziął te ważne rzeczy poza faktycznie MON-em, no to najbardziej odpowiedzialny za te zmiany, które PiS musiał przeprowadzić w kontekście tej praworządności, to z jednej strony on ma władzę właśnie w MSWiA. Znaczy okazało się, chciałem tylko powiedzieć, że okazało się, że jednym z siłowych resortów jest resort kultury, ale... No właśnie, resort kultury. To z jednej strony spoko, bo na przykład ma tego Kierwińskiego, który ogarnia służby i tak dalej, czy Siemoniaka. No ale to wszystko spada na niego, nie? Na tych ludzi, którzy po prostu... Na Bodnara na przykład, który... W ogóle Bodnar mi się zupełnie nie kojarzył tak, z prawda. Typem, który jest taki edgy w ogóle w tym wszystkim, że on po prostu wchodzi do prokuratury krajowej, wymienia no, Bodnar się raczej kojarzył właśnie... No Bodnar był trochę... Z takim misiem. No Bodnar był trochę definicją tego, co niektórzy nazywają... Fajnopolactwem. Tak, ale nie w tym takim ujęciu tańczymy w Dzień Dobry TVN do Sanach, znany klip, tylko bardziej w tym rozumieniu takim, no wiesz, to jest pan prawnik, w tym taki bardziej elit,
ta w rozumieniu, nie? W sensie, że to, wiesz, on jest prawnikiem. No tak, on mógłby napisać jakąś książkę o tym, że wychował rapera, no to coś w tę stronę. Właśnie nie, no nie, myślę, że Bodner jednak miał taki trochę przyjemniejszy wizerunek, bo też miał wdzięczniejszą funkcję, no bo to jednak, prawda. Wiesz, no jednak Rzecznik Praw Obywatelskich jest dosyć wdzięczna funkcja w tym rozumieniu, że wydaje mi się, że stosunkowo często jesteś po dobrej stronie historii, w sensie łatwo być po dobrej stronie historii z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, nie? No bo ty z definicji jesteś trochę bardziej miękki, trochę z definicji masz się pochylać nad tymi wszystkimi takimi problemami, które powiedzmy, co do zasady większość ludzi się zgodzi, że wiesz, dobrze się nad tym pochyliłeś, nie? I tam też wydaje mi się, że w pewien sposób, oczywiście się nie da w 100%, ale jakoś tam relatywnie da się unikać jakichś hardych, da się, nie trzeba, ale da się unikać już takich, wiesz, niesamowicie twardych światopoglądowych rzeczy, no w sensie zauważmy tak, że mamy teraz, zapomniałem nazwiska, ale mamy teraz Rzecznika Praw Obywatelskich i wiesz, on został wybrany z prawda, takim trochę kompromisem między opozycją jeszcze wtedy, a PiS-em, no ale zobacz, że tak naprawdę on się czasami coś wypowie, oczywiście czasami zabierze zdanie, ale to jest takie na zasadzie, że jak ktoś lubi zdanie, które wypowiada, to pewnie będzie to wiedział, jak ktoś nie lubi, to w sumie to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, tak nic nie może i to jest takie, wiesz, tak na zasadzie, że jest spoko, no nikomu jakoś super chyba mocno nie przekaza, że on tam jest, nie? Tak, większości społeczeństwa. I Bodner miał trochę taką funkcję, nie? Teraz właśnie wszedł i bum, cyfry krzy. I wymienia tabliczkę. I wymienia tabliczkę, nie? No, to jest zaskakujące, tylko właśnie... I wtedy kaszkieciarz innego typu się wkurza. To prawda. Ale właśnie... Okej. Ale właśnie przez to, że on, Tusk, wziął sobie, sprawił, że na klatę biorą tu jego ludzie de facto, wydaje mi się, że taki PSL, gdzie to nie jest przypadek, że Kosiniak-Kamysz po prostu robi sobie, jakby to powiedzieć, bardzo merytoryczną robotę. W tym sensie, tak, że tak, tak. On, nie wiem, choćby ten taki już najbardziej, znaczy, okej, w sensie w ogóle widzę, że to było dobre, w cudzysłowie, że zrobił tą konferencję prasową w tym właśnie w MON-ie i tam zanim stali generałowie w mundurach i powiedział, że teraz będzie, nie wiem, czy to widziałeś, że teraz będzie moment na pytania polityczne i on mi bardzo dziękuję, niech oni już sobie pójdą, bo nie chcę jakby mieszać munduru z polityką i my odpowiemy na to pytanie, nie chcemy, żeby się fotografować na tle generałów, którzy stoją za mną. I to był piękny PR-owy ruch, żeby, wiesz, odrzucić od Błaszczak, który chodzi w mundurze wszędzie i tak dalej, nie? I wiesz, i on się zajmuje tym, zajmuje się wywalaniem komisji Macierewicza, bo to jest taka też bardzo obwióz rzecz do zrobienia. Tak. I nie wypowiada się w sprawach, jeżeli chodzi o państwo. Tak. Hołownia musi to robić, no bo musi też po prostu, no jest marszałkiem, na nim na przykład ten Wąsik Kamiński, no to na niego spada, ale też jest, stara się zachować dystans w tym wszystkim. No i to dosłownie, to jest taka OG trzecia droga rzecz, czyli... centrum, nie wchodzimy w polaryzację i staramy się być ci merytoryczni. Jeżeli nie wpadamy akurat na pomysł, żeby postawić wiatrak 200 metrów od twojego domu, to jest świetnie, masz 20% sondażu. Oczywiście tam też sondaż takie, gdzie mi po 15-16, ale generalnie tendencja jest bardzo wzrostowa. I to nie jest przypadek. Znaczy jestem w pewien sposób, mieliśmy problem się lewicy, ale jak wychodzi tam ta dyskusja, uważam, to też ciekawa. Ja jestem w pewien sposób zafascynowany tym, że oceniając, nie oceniam, czy mi się podoba, czy nie, co robią, tylko oceniając politycznie, tak jak zawsze to robię na tym kanale, jestem trochę zaszokowany pewną sprawnością trzeciej drogi. W sensie ja się spodziewałem, że oni wejdą do tej koalicji i będą gnieceni na każdym kroku i no że Tusk będzie nimi pogrywał, nie? Że Tusk będzie robił to, co robi teraz lewicy. Nie? Spodziewałem się czegoś takiego. Na ten moment trzecia droga sobie nieźle radzi. W sensie naprawdę jakoś tak... Wydaje mi się, że u nich dużo, naprawdę oni dużo zyskali tym, że jednak trochę poszli po rozum do głowy i stwierdzili, że nie mogą się podzielić na dwa mniejsze obozy, tylko będą jednym większym, co daje im zupełnie też inną siłę negocjacyjną, zupełnie inną taką wizerunkową i tak dalej, i tak dalej. Więc to im dobrze zagrało na koniec dnia. Ale też, nie wiem, właśnie ten, jak oni, jakoś mam wrażenie, że oni jako partia tak sprytnie sobie wybrali te pola, na których cokolwiek robią, mają tego Hołownię, który okazuje się, że cały czas mimo wszystko, wydaje mi się, że bo wszyscy podejrzewaliśmy, że jak już będzie mniejsze zainteresowanie Sejmem i tak dalej, co się stało zresztą, to akurat to była oczywista rzecz, którą mówiliśmy, wszyscy, wiele osób mówiło od dawna. Cały czas jest wysoko na czasie, ale to już na przykład bardzo to już nie jest temat, o którym się rozmawia, początek, o tym się już nie rozmawia, nie? Za każdym razem, że o, widzieliście, co się działo w Sejmie. No, że to było wydarzenie w rzeczywistości, które było przez chwilę, to było oczywiste i się skończyło. Ale wydaje mi się, że wszyscy też w tym miejscu przewidywaliśmy pewien spadek Hołowni, w sensie takiej popularności Hołowni. A mam wrażenie, że on sobie zrobił taką przewagę tym miesiącem, kiedy to jeszcze było, tym miesiącem, kiedy było fascynujące i wszyscy to oglądali, że on z tego cały czas benefituje. Że jakby on teraz już może, wiesz, może już nie oglądasz go za każdym razem, ale jak teraz zrobi coś śmiesznego w Sejmie, to jest chociaż te paręset osób, które na to czekają, zrobią tego shota, wstawią na TikToka i to i tak się obejrzy.
To prawda. Nie, że w sensie, że jakby on sobie po prostu zrobił taki, wiesz, że nie wiem, no ja nie jestem dobry w metafory sportowe, bo nie oglądam sportu, ale na mnie się, nie wiem, trochę kojarzę, że nie wiem, jest jakiś takim sportowcem, który miał zarąbisty jeden sezon i teraz jest jakiś, nie wiem, i teraz może już, nie wiem, ten sport trochę stracił na znaczeniu, ale te jego zagrywki się dalej ogląda, w sensie na takiej zasadzie, że właśnie ci wyskoczą i coś tam i dalej pałasz do niego jakąś tam sympatią, tak mi się trochę kojarzy, nie? I wydaje mi się, że to jest trochę taka sytuacja, że Hołownia sobie zbudował taką przewagę na tym początku, że teraz on jest w stanie na niej płynąć po prostu. No i po prostu, jeżeli wracamy, mówimy o tym, jak trzecia droga sobie rozgrywa rzeczy, no to Hołownia skupił się chyba dużo bardziej na tym, czym jest dobry, czyli na właśnie byciu gwiazdą i trochę mniej na polityce na samym początku. I on zaczął bardzo, w sensie bardzo skupił się na tym, żeby pokazywać właśnie też trochę to, z czego się wywodził, czyli pokazywać, że jest taki obywatelski i tak dalej, że to jest kontynuacja tego, czyli to, że mamy te same projekty obywatelskie teraz na posiedzeniach Sejmu robione, wyciągane z zamrażarki, która podobno nie istnieje. To są takie rzeczy właśnie, które bardzo dobrze współgrają z jego wizerunkiem, z tym, co robi. I to trochę jest taki samograj w tym momencie, ale tylko, że nie w tym, nie był nim od początku, tylko oni sobie to wypracowali, w tym jak działają. Tak samo to, że PSL działa sobie w tym rolnictwie i okej, tam są cały czas te problemy z tymi strajkami w całej Europie rolników, to też mam wrażenie, że, nie wiem czy widzisz, ale PiS w ogóle tego nie rusza? W sensie, jedyna konfa to przynosi do stołu co jakiś czas, że ej, bo zaraz tego nie rozwiązaliście. A to prawda, PiS strasznie skapitulował tą walkę, to jest ciekawe. I właśnie nie wiem, czy on oddaje pole teraz konfie, czy co się dzieje. W każdym razie to jest, no, inaczej, zajmują się tym i co z tego wyjdzie, to może to będzie wielki flop i okaże się, że rolnicy się mega wkurzą i tyle. Ale no nie sądzę, tam jednak Kołodziejczak pracuje nad tematem, nie? No. Tak, no pytanie na ile, właściwie też pytanie na ile Kołodziejczaka ludzie tam szanują, nie? No bo to, że on lata i pokazuje, że on ma papiery, on ma papiery. To był żart, mordo. A tu, okej, nieważne. Właśnie będzie Kołodziejczak pilnuje tematu, jakby w sensie, w którym, dlaczego? Wjechałem za bardzo w poważne gadanie, przepraszam. Spoko. No. Tak, no właśnie, okej, też tak mi się wydaje, że może faktycznie rolnicy mogą nie szanować Kołodziejczaka. A ty, nie wiem, czy go szanują, czy nie, to w to nie wchodzę. Na pewno oddając, bo jesteśmy strasznie mieli dzisiaj, lewicy strasznie jedziemy, no ale dali się wyrobić. No Tuska, jechać go, nie wiem, czy jest, w sensie, no Tusk po prostu zobaczył okazję i stwierdził, da, wbiję sobie dusz w plecy, w sensie z polityki, więc trochę jakby, no ciężko mi to jakoś ten. Strasznie pozytywnie się wydałem o trzeciej drodze dzisiaj. Jak ktoś ma problem i ma takie, o, zamili jesteś dla trzeciej drogi, obejrzyjcie sobie większość naszych filmów jeszcze sprzed wyborów i tak dalej, gdzie jechaliśmy po nich strasznie mocno, więc spokojnie. Oddajemy im to, co ich, no w sensie dobrze rozgrywają swoje karty. No ten moment są najciekawsi, tak? Naprawdę w Polsce. I właśnie, tak w kontekście oddawania partiom i ludziom, to ja chciałem powiedzieć, że właśnie z Kołodziejczaka sobie też teraz zażartowałem i słusznie, nie żałuję tego w ogóle, ale no chcę powiedzieć, że ten ostatni jego wywiad u Rymanowskiego to był zaskakująco dobry wywiad. Jakby był taki niekołodziejczakowy na wielu poziomach. Ale bo to, ja będę to forsował, że jak Kołodziejczak idzie do Mazurka, to on wie, że on ma przerąbane i on po prostu idzie w to w 100%. A teraz u Rymanowskiego to był inny człowiek, bo on wiedział, że może sobie to trochę więcej pozwolić i może to troszeczkę inaczej poprowadzić. Ale Kołodziejczak w ogóle ostatnio plusuje. W sensie to jak w Sejmie nawet miał taki roast 10-minutowy na temat polityki rolnej PiSu. W sensie na Ministerstwie Rolnictwa PiSu. Właśnie latał ze swoimi papierami, że ja mam tu audyty, ja mam wszystko i wy w ogóle nie robiliście nic tam. No to wygląda jakby wiedział, o czym mówi, nie? W sensie to był polityk, który zajmował się, on robił to dobrze w swoim piku. No po prostu robił performance, był takim Grzegorzem Braunem w pewnym sensie. W sensie no, znaczy, no oczywiście no nie tak przegiętym, ale na w zasadzie właśnie takiego polityka performera, który właśnie zajmuje się bardziej byciem aktywistą, rzucaniem zboża i telewizorami, no to on tym się zajmował, nie? Ja nie robię nie polityki, coś takie, wiesz, robię politykę. No tak, jestem tak, politykiem. Tak. No tak. No to się zmienia, to jest... jestem zaskoczony. No, ale kończąc, to faktycznie PSL obejmuje sobie te pola, zasiadł sobie na nich dość zgrabnie. Zasiał, można powiedzieć. Zasiał swoje plony we wszystkich ministerstwach. Teraz zbiera. Dokładnie. Teraz zbiera, tak. Więc nie, no dobra, więc właśnie trzecia droga okazuje się zaskakująco silna, a to też może być jakiś, chociaż to też może być jakiś powód, dlaczego, tak, nie, to też jest pewnie w jakiejś formie powód tego, dlaczego może jednak Tusk nie chce iść na lewo, to znowu, to jest akurat też to jest przemyślenie nie moje, tylko też Via Polityka Insight, ale bardzo mi się spodobało, więc to akurat powiem. To jest to przemyślenie o tym, że no, że po prostu, kiedy robi się tak mocne centrum z lekko prawicowym odchyłem, czyli taki centroprawicowy blok,
to Donald Tusk schodzący do centrolewicy nagle, wiesz, staje w jakiejś takiej... Bardzo duże kontrze. Może tego już nie powiedzieli, ale ja to tak widzę, że taki wręcz jakby, wiesz, żeby z tego się zaraz nie zrobiła polaryzacja na poziomie trzecia droga i, wiesz, koalicja obywatelska, nie? Że jakby, wiesz, że PiS, okej, zostaje trochę wyrzucony na margines w ogóle tego sporu, ale żeby sobie nagle, żeby się nagle nie okazało, że wiesz, tutaj się tworzy jakaś taka realna konkurencja między koalicjantami, nie? Szczególnie, że są w ogóle koalicjantami. No i tu trochę właśnie zmierzam do tego, że ja naprawdę jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy w tym kontekście. W tym, co... Jak bardzo lewica będzie w stanie przedłożyć swoje pomysły i cokolwiek na to, żeby próbować osiągnąć w tym rządzie coś, nie? No bo oni nawet to jest też przy każdym momencie, kiedy ktoś ich pyta, no dobra, mordy, a co wy osiągnęliście? No podwyżki dla nauczycieli i w sumie to tyle, bo... No, akademik, nie? W sensie i pieniądze na... No o tych akademikach, tej edukacji wyższej wspominają, no mają nazwisko Wieczorka, który siedzi w tym ministerstwie tej wyższej edukacji. I on, to jest też to, co mówiliśmy w Orbie, że faktycznie on miał naprawdę niezłe otwarcie, bo to była taka jedna z pierwszych rzeczy, które nowy rząd zrobił, że on pojechał, po prostu powiedział, słuchajcie, za swoim pieniądze, akademik zostaje, no i jakby... No tak, to było dobre, to było spoko, to jakby to im się udało, tylko to nie oszukujmy się, nie było zagranie na poziomie na całą Polskę. To był akademik w Poznaniu, nie? Tak. W sensie to... No właśnie, nie, że to jakby, to było bardzo dobre, to było wizerunkowo niezłe, to... Zrobiło swoją funkcję, uważam, że to było naprawdę spoko zagrane, że tak, wiesz, tak szybko, sprawnie to zrobił, wiesz, że to właśnie jeszcze było tak wręcz połączone z tym wywiadem, że on w tym wywiadzie Rymanowski go pyta, że czy pan coś z tą zrobi sytuacją, mówi tak, jadę tam dzisiaj, w ogóle tego samego dnia jest rozwiązana sytuacja, więc spoko, było git, naprawdę, ale właśnie, że no, to tak naprawdę poza tym, to wiesz, nie, to ja się z tą zgadzam, tam niewiele jest na razie i oczywiście, no 100 dni jeszcze nie minęło, a Lewica i Trzecia Droga nie obiecywały, że w 100 dni wprowadzą cały swój program, więc... Jakby cały czas cukało będzie robił potem, ale to już zostawmy. Więc spoko, nie? To nie wymagam ani od jednych, ani od drugich tego, żeby w 100 dni realizowali sobie swój program. No ale szczerze powiedziawszy, nawet się niewiele słyszy od lewicy, nie? No słyszymy tylko o kwestiach przerywania ciąży. No bo to słyszymy i słyszymy to na poziomie, tylko słyszymy od wszystkich trzech koalicjantów. I tak ekskluzywnie od lewicy, to tak trochę mało. Ale wiesz co, bo do teraz to nawet w tym lewica stała tak... Znaczy oczywiście, że była na poziomie, oj, to są prawa człowieka i to nie jest tak, że my się zgodzimy na jakikolwiek ustępstwa w tym. No ale to nie było powiedziane, ej, wywalimy was rząd, jeżeli tego nie zrobicie, nie? To jest ta skrajność, tylko że oni są gdzieś na dole, nie? W tym takim, powiedzmy, byciu, stawaniu okoniem wobec rządu w tej kwestii. Więc wydaje mi się, że to przerywanie ciąży może być jakimś punktem zaczepienia, może próbą odzyskania jakiegoś wizerunku swojego. I to nawet nie chodzi mi o to, że oni się skompromitowali, tylko właśnie przestali być, nie? Więc to zobaczymy. Jestem ciekaw, co z tego się wydarzy i czy teraz zaczną się jakieś konkretne imby i kłótnie pomiędzy... No, ja szczerze powiedziawszy osobiście stoję po stronie tego, że ja myślę, że lewica się teraz obudzi, bo myślę, że... Słychać te F-16, które... Nie. Mamy za oknem, ale to nieważne. Myślę, że lewica się teraz obudzi, szczerze powiedziawszy, bo trochę sobie nie wyobrażam, żeby tego nie zrobiła. I mam wrażenie, że może nastąpić jedna rzecz, którą widzę, nie wiem, czy się wydarzy, mówię, że może się wydarzyć, czyli to, że frakcja wewnątrz lewicy, a wiemy, że taka była, która była bardziej taka antytuski, ej, może nie ufajmy mu tak bardzo, dojdzie teraz do większego głosu, bo to oni mieli rację. Że w sensie, że może nastąpić jakaś wewnętrzna trochę zmiana sił, bo wiesz, bo ci, którzy stawiali na Tuska, to trochę pokazali, że są, no, słabymi politykami, no bo zostali ograni, w sensie to w jakiś sposób jest, wiesz, nawet na takim poziomie zostali ograni, jeśli nawet założymy, że tam naprawdę mogło się udać cokolwiek, to zostali ograni w takim sensie, że Tusk im, wiesz, no bez szacunku godzinę wcześniej mówi rzeczy, informuje się o tych chwilę przed wyborami, że oni już nawet nie mają czasu, że wiesz, nawet nie, no z tego co wiadomo, nawet jakoś super mocno nie pracowali nad tymi swoimi listami, żeby gdzieś to być zabezpieczony na taką ewentualność. No więc zostali ograni politycznie, no i teraz wiesz, no podejrzewam, że jednak nastąpią jakieś, myślę, że mogą nastąpić jakieś zmiany na poziomie tego, że wiesz, no teraz ludzie, którzy od początku mówili, ej, nie róbmy tego, teraz powiedzą, a nie mówiłem, a nie mówiłam, no i sobie wiesz, będą mogli jakoś tak trochę awansować w tej partii, nie? Teraz ich głos będzie ważniejszy. A przejście ich do jakiejś silniejszej pozycji, no oznacza, że no, te relacje z Platformą się ochłodzą po prostu. No to kończąc tą Lewicę, to chciałem cię w sumie tylko zapytać, bo 35... Jak Tusk. No, dokładnie. A czy nie uważasz, że pozycja Czarzastego może w końcu odpaść? Bo to jest też całkiem niesamowite, że... 2025, nie? Ma być... Tak. Oni też mają...
jak PiS. Wybory chyba. Tam się O to nie słyszałem, wiem, że wtedy... Oj, nie, teraz nie chcę się, nie chcę, a wydaje mi się, że teraz... Ale wiem, no wiesz, bardziej chodzi mi o to, że Czarzasty w sumie... A nie jestem pewny, nie studujcie mnie z tego. To wiadomo, teraz Czarzasty z jednej strony dowiózł wynik, no bo Lewica jest w rządzie, a z drugiej strony stracił... Na drugiej strony nie dowiózł wyniku. Stracił połowę posłów. Nie, i teraz dzieje się to, że znowu za bardzo zaufał Tuskowi i Tusk go po prostu wbija nóż w plecy. I pamiętaj, że z perspektywy, że tak, to pierwsze, to oczywiście, ale też pamiętaj, że a propos tych wyborów, tak, wszedł do Sejmu, tak, wszedł do rządu, stracił posłów, ale jeszcze pamiętaj, że gdybyśmy się już uparli, to w kontekście nowej lewicy jako partii, czyli tej, która się składała z byłego SLD i Wiosny Roberta Biedronia, no to jeszcze tak naprawdę w ramach tej lewicy dał się ograć Razemkom, którzy mu zajumali trochę miejsc na listach, nie? W sensie, które miały być ich. To prawda. I sam, przypominano, i sam jeszcze przegrał z Litewką, który jakby, jak do tego doszło, że on jest, znaczy jak do tego, że jest posłem lewicy, wszyscy wiemy, tylko bardziej w takim sensie, że no to ja no stawiam, że on przejdzie do tej koalicji obywatelskiej w końcu. W sensie, no jakby to tak już po prostu on naturalnie powinien tam być. Jakby. I tutaj właśnie zmierzam do tego, że jeżeli lewica ma teraz uzyskiwać jakiś swój wizerunek znowu i ma stawać się jakaś, to być może po prostu potrzebuje, uwaga, lewicowego przywódcy. W tym sensie, że oczywiście Czarzasty to nie jest tak, że on jest liberałem, tylko on się nie kojarzy z lewicowością do końca, nie? W sensie, że wiesz, nie jest, znaczy, okej, kojarzy się z PZPR-em, ale nie... Właściwie miałem kontrować, ale no. Wiesz, w stylu, że jeżeli teraz przywództwo przyjąłby ktoś a la Zandberg, albo właśnie ktoś a la, no nie wiem, kto z nowej lewicy jest taki, kto nie jest razem, kto jest lewicowy, w takim ujęciu właśnie nowo-lewicowy. Nie mam pojęcia. Inaczej, ktoś z razem, ktoś a la Zandberg, powiedzmy, to może byłoby dużo prościej. Z jednej strony byłoby trudniej utrzymać koalicję, ale z drugiej strony byłoby dużo prościej robić lewicę, nie? W sensie, że robimy jakąś, jesteśmy czymś innym niż koalicja. Może trzeba było, bo wiesz, nie wyobrażam sobie Czarzastego, który zaczyna ostrzej wjeżdżać w PO na przykład, w jakichś rozmowach, czy w jakimś, nie wiem, kawie na ławie. No nie, no, Czarzasty pewnie nie, no ale wyobrażam sobie jakichś tam polityków lewicy, nie? No tak, tylko do tego zmierzam, czy to nie jest tak, że to przywództwo powinno się trochę zmienić, bo ludzie mogą być zirytowani, nie? No bo to jest, on znowu trochę zawiódł i to mnie zastanawia, czy tam będzie jakaś próba podkopania go. Już, która w zeszłym roku, w zeszłej kadencji przecież była, no przecież Trela był, kurde, puczystą, a został, wtedy jak Rozenek się odłączał i stworzył PPS z Seneszyn. A, pamiętam. No właśnie, pamiętam, to wtedy pamiętam. Trela przecież został zawieszony w prawach członka i też był przypał, oni się tam jakoś tam pogodzili, ale to już się raz wydarzyło i teraz, no nie wiem, wydaje mi się, że pozycja Czarzastego może nie być niemocniejsza. Tak, tak, to zdecydowanie się zgadzam, w sensie, no ciężko by było, żeby była po takich wydarzeniach, nie? No ale no zobaczymy, jak sobie Lewica poradzi. No, nie ma co się spodziewać jakiegoś spektakularnego sukcesu, z drugiej strony no, trochę uważam, że wybory samorządowe nie mają aż takiego znaczenia w kontekście jakichś politycznych, gigantycznych rozdań. Szczególnie, że wiesz, jakby na dużych partiach politycznych ciąży duża odpowiedzialność, żeby zrobić duży wynik, bo mają dużo członków, którym trzeba coś dać, a miejskie spółki, rady nadzorcze i cała ta rzecz na poziomie, wiesz, miejskim, wojewódzkim, poziomie, wiesz, sejmików, no tam wszędzie jakby, wiesz, są jakby jakieś rzeczy do zagospodarowania, więc no to są rzeczy, które jak jesteś dużą partią, po prostu chcesz zdobyć, żeby mieć jak zaspokoić te potrzeby swojego tego. Jak jesteś mniejszą partią, też masz mniejsze takie potrzeby do zaspokajania tego, nie? Więc jakby, wiesz, no jak jesteś taką lewicą, to z jednej strony okej, masz mało ludzi, żeby ich wystawić na listy, ale z drugiej strony też nie masz tyle przysług potem do oddania, więc też jesteś w stanie jakoś łatwiej przeżyć, nie? Więc wydaje mi się, że to jest to. No bo no jeszcze jest no samorządowych tak naprawdę, no co można powiedzieć, no jeszcze jest PiS, który to się miota trochę, ale zaczyna coś robić. No jest Konfederacja, no i Konfederacja trochę tak jak zresztą o tym rozmawialiśmy już kiedyś, no, że w zeszłym podcaście tak naprawdę, no to Konfederacja, to nie są wybory Konfederacji, nie? W sensie to jakby to nie jest na pewno dla nich nic jakiegoś, znaczy może jest dla nich ważne, ale no nie mają za bardzo możliwości tutaj. Są teraz podobnie jak Lewica po prostu, nie? Tylko Lewica próbowała uciec z tego problemu, ale... A oni się nie dogadali z bezpartyjnymi? Tak, o tym się mówi, też to słyszałem. Nie wiem, na ile to jest oficjalna informacja. Oficjalna jeszcze nie, ale z tego co wiem, to Wipler to powiedział, że z nimi się tak, to jest jakaś rzecz. I w sumie to jest dosyć, to możemy o tym sekundę pogadać, w sumie dla mnie to jest o tyle ciekawe i o tyle takie zastanawiające, że jak się tam stanowisz, to i pomyślisz o wyborach parlamentarnych, które miały miejsce, no ci bezpartyjni samorządowcy i Konfederacja byli taką, nie wiem, podobnymi partiami, bo to jest może złe określenie, ale tam była niż porozumienie, nie? No to byli mocno liberalni, bardzo, bardzo mocno liberalni. Tak, oni byli bardzo mocno liberalni. Chyba, że chodziło o bilety komunikacji miejskiej. Inaczej, oni w narracji byli bardzo mocno liberalni, bo jeśli chodzi właśnie o ich te program i tak dalej, to on był strasznym wymieszaniem wszystkiego. Tak, ale to oni mówili, żeby zlikwidować podatek dochodowy, nie? Wydaje mi się, że tak. No, więc oni mieli też ten vibe.
nie chcę teraz czegoś pomieszać, ale więc dla mnie to się wydaje takie dosyć, że w sensie ciekawe na takim poziomie, że wiesz, zresztą może okazać, że tam się jakieś wchłonianie wydarzy i wiesz... Wchłanianie. Ja ostatnio powiedziałem, że Zurych jest w Austrii, jest w Szwajcarii, więc... Ale przytaknąłeś mi, więc... To... Tak, więc to też moja wina. No tak. Faktycznie. No nie, bo ja tak też coś czułem, że coś mi nie gra. No to góry to góry. W sensie. No tu po niemiecku gadałem, po niemiecku. No! Różnie, zależy w której części. Nie wiem, w której części jest Zurych. W sensie, w której, jak mówiącej. Tam się, Jezu, tam nie, się w czterech językach tak, mówi? Tak, tak. W tym jeden jest ten taki strasznie dziwny. Ten taki... Francuski. No, też nienawidzę. Ale... Nie, ale pamiętam, że go nam puszczali na studiach, właśnie jak się mówi w tym takim szwajcarskim. Zajęcia z... Okay. Tak, bo o Szwajcarii właśnie, i wiecie, że pamiętam, tam się tak śmiesznie mówi i właśnie puścili nam ten. Pamiętam, z kim miałeś te zajęcia, no. Tak, to jest bardzo możliwe. No, dobra, w każdym razie. W każdym razie, myślę, bo to był ten sam przedmiot, nie? Był na dwóch różnych kierunkach, był ten sam. Te systemy polityczne, no. Tak. Spoko przedmiot swoją drogą. Ale no, wracając. Co chciałem powiedzieć? Aha, że no, że dla mnie jest ciekawe na takim poziomie, że Konfederacja może się jakoś z tymi bezpartyjnymi dogadać na dłużej, bo ja bym to, wiesz, bo gdyby Konfederacja nagle zgarnęła struktury, powiedzmy, które oni mają w niektórych regionach, bo nie wszędzie, ale w niektórych regionach, to nagle mógłbym na tym dużo zyskać, nie? Aczkolwiek nie wiem, jak tam wewnętrzne wojny Konfederacji o władzę, więc... Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia. Na czym stanęło w końcu? Na jakim pozycji są bezpartyjni, w sensie, bo ja bym mógł powiedzieć, że tak, pewnie mają struktury, bo nazywają się... samorządowcy, więc zakładam, że są mocni w samorządach. Ale nic więcej o nich nie powiem, więc oni, dopiero... Jezu, teraz ja nie chcę się bardzo pomylić, ale to chyba było województwo śląskie, które jest tym matecznikiem ich i tam jakoś oni są mocniejsi. Ale to dobra, bo to nie mam takiej też wiedzy bezpartyjnej, żebyś tutaj jakoś wchodzić w niesamowite dywagacje. Więc dobra, wyjdźmy z tego tematu po prostu, bo długo o tym rozmawialiśmy. Tak. Więc wychodząc z tego tematu, myślę, że możemy sobie jakoś powolutku przejść do kwestii Andrzeja Dudy, chociaż ty mówiłeś mi przed nagraniem, tak teraz mi się przypomniałem, miałeś jakąś ciekawostkę w jakichś państwach, więc możemy teraz rzucić, bo tak, w sensie tym razem świeżych informacji. Tym razem mam ją. Chociaż w ogóle, przepraszam, ten segment był taki nawet dużo lepszy niż się spodziewałem, w sensie jakoś tak ciekawszy, dużo się pogadać, faktycznie. No. Bo ja mam ciekawostkę w ramach rozluźnienia, bo w Haiti jest dużo gangów. Nie wiem, czy wiesz o tym, że są gangi w Haiti? One rządzą państwem tak trochę, w tym sensie, że mają swoje, przejmują coraz więcej terenu i tak dalej, i tam jest dość duży problem w ogóle z gangami w Haiti. Tam, przez to, że państwo nie za dobrze działa, bo tam są też na przykład różne trzęsienia ziemi, te huragany, i nie radzą sobie chłopaki tam w rządzie. No i to osiągnęło taką masę krytyczną ostatnio, bo w zeszłym roku morderstwa na poziomie jakby gangów, to było 5000 zgonów w ciągu roku, a tam nie ma dużo osób. Mhm. Nie wiem dokładnie, ile osób Haiti, ale zakładam, że mało. Ty mówisz, wyłuje populację Haiti. Ale no i, i teraz tak. Powstała inicjatywa, żeby ją coś z Haiti zrobić. Taka międzynarodowa. I tą inicjatywą... 11 milionów. 11,5 miliona ludzi. No, to jakby 5 tysięcy zawóźć na tle gangów, to nie, to sporo. No tak, tak, dużo. No. No i powstała inicjatywa, żeby, a może zrobimy taką misję pokojową, żeby... No, źle się zaczyna. Wiesz, kto przewodzi misją pokojową? Nie, Stany Zjednoczone. Kenia. I to miałem takie, wow, okej, to jest ciekawe. Kenia zadeklarowała się, że chce być na czele tej misji pokojowej, żeby uratować Haiti przed gangami. Zapytasz mnie dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, może to ma jakiś bardzo głęboki, powiedzmy, to ma bardzo głęboki sens, albo Kenia po prostu stwierdziła, że dobra, robimy to, chłopaki, jazda. No i Kenia zdeklarowała się, że wyśle tam 1000 policjantów prewencyjnych, w sensie jakby, żeby walczyli z gangami. No Stany powiedziały, że dobra, damy wam 150 baniek, jakby tak albo nie, że tam pakiet połosowy 150 baniek. Jeszcze... No Stany, ale z tego co pamiętam, chyba Stany dosyć mocno tam, dosyć dużo dawały Haiti tak ogólnie. No tam też mi się Stany tak naturalnie... Po tych tsunami chyba i tak dalej, tam pamiętam, że było... Też mi się kojarzą z tym, że właśnie to tak jakoś działało, że oni się dość mocno tam byli powiązani i humanitarnie bardzo pomagali. No i w trocie jeszcze wkręciły Bahamy i Antigua i Barbuda i to już ma sens, bo one są dość... Mam coś brudne? Nie. Myślałem, że tak się... Nie, po prostu się nieważne. Podrapałem po I właśnie Antigua i Barbuda i Bahamy, no to one są dość blisko, więc to ma sens, że one też chcą się w to zaangażować. No i Kenia tak, chciała żeby wysłać... Tak, żeby nich nie przepłynęły. No i właśnie Kenia chciała wysłać do nich swoich tych policjantów. I teraz wydarzyła się całkiem zabawna rzecz, bo
opozycja w Kenii przeciwko temu prezydentowi Williamowi Ruto powiedziała, że aha, nikogo nie wyślecie, bo my to zgłosiliśmy do... No, w sensie, nawet nie do końca rozumiem, czy oni to zgłosili, czy po prostu Rada Bezpieczeństwa Narodowego miała jakby ten case, że ej, czy możemy wysłać 1000 policjantów do innego państwa, i sędziowie powiedzieli, nie, nie możecie wysyłać policjantów do innego państwa, żeby działali poza naszą jurysdykcją. I możecie wysłać wojsko, w sensie jakby w misji, ale nie, no policjanci muszą zostać w państwie. W sensie, no. Inna sprawa, że to jest mega dużo policjantów, nie? I w sensie 1000 policjantów, to mi się wydaje, że tak... No sporo osób. I też szczególnie w takiej Kenii, która zakładam... Też nie, no Kenia pewnie jest duża. Tak, ale nie wiem, na ile jest, wiesz, rozwinięta administracyjnie na przykład. Nie, bo nie kojarzy mi się z tym jednym z tych państw afrykańskich, które, wiesz, trochę tak... trochę bardziej, znaczy nawet nie kojarzy mi się z tymi, no, które mają najgorszą sytuację. No, znaczy ona, no, turystycznie na pewno jest rozwinięta, ale no, ja coś nie wiem tego, nie? Ale zakładam, że 1000 policjantów jest sporo. I no nie możecie, i sobie jakby pozbawiasz państwo tu ludzi i sobie wysłasz ich do Karaiby, żeby robili misję pokojową, walczyli z kangami. Jako policjanci. No właśnie, znaczy, co jest? No i teraz właśnie prezydent powiedział, że, bo jakby to jest trochę koniec tego newsa, i prezydent powiedział, że spoko, ogarniemy to, jakoś ich myślemy, nie stresujcie się, i chyba zgłaszają odwołanie, i ten sąd ma takie, no w sensie to jest mega zaszczytne i fajnie, że chcemy to robić, ale zróbcie zgodnie z prawem, takie, i nie wiem, czy Heidi teraz czekaj, kurde, już... Ja teraz zrobię tego shift. I wiecie, i tak wyglądają właśnie interakcje rządu z sądami, nie? Że to w sensie jakoś do tego dochodzi, mamy taką Kenię, prawda? Z Hunami? Sądami. A sądami? Nie. Że mamy rząd, mamy sądy, no i jakby tutaj, prawda, jest jakieś ten, no i słuchajcie, fajnie robicie, ale musimy to zrobić zgodnie z prawem, że mówimy, okej, to jakoś ograniczymy zgodnie z prawem i tak dalej. A teraz przenosimy się do Polski. No i w Polsce Andrzej Duda wysłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego w trybie... Następczym. Dla jasności, ta ciekawostka nie była przewidziana po to, żeby zrobić taki shift tematyczny, ale naprawdę pasuje. Ja nie znałem, zanim Jurgen mi opowiedział dla jasności, bo specjalnie jej nie powiedział. No i wysłał do Trybunału Konstytucyjnego następczym, co oznacza, że Andrzej Duda podpisał oficjalnie ustawę budżetową. Ustawa budżetowa obowiązuje jakby, w sensie... No bo jest już w dzienniku ustaw? Nie patrzyłem. Coś tu mogę sprawdzić w tym momencie. Nie, no w sensie, dobra, no, bez znaczenia. No, inaczej, w momencie jak to oglądacie, już pewnie jest w ogóle. To jest jakby, to nie ma znaczenia. No więc ustawa budżetowa przeszła, wszystko git. Co oznacza, że Andrzej Duda zrobił to, wysłał do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. To oznacza tyle, że właśnie ta ustawa jakby spoko zaczyna działać, ale jednocześnie jest wysłana do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał Konstytucyjny musi orzec, czy ona jest zgodna, czy nie z Konstytucją, ma na to 2 miesiące. No czyli to jest tak, normalnie jak prezydent wysyła normalnie ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, no to po prostu ona zanim wejdzie w życie, no to jest sprawdzana, jest decyzja, czy może wejść, czy nie. To jest w ogóle logiczne, nie? Tak, ale nie, no ale ten tryb następczy jest też normalną rzeczą, która się robi. Nie, jest rzeczą, która jest, się robi. Jest, tylko z tego, rzadziej, z tego co jakby... kojarzę, Duda to raz zrobił i to było z Lex Tusk. Dla mnie jak to działa, w sensie tak na logikę, to jest jednak ten, mówię, dla mnie, że przynajmniej tak jak było z Lex Tusk właśnie, że on najpierw podpisuje ustawę, z czego też ludzie się śmiali, i potem wysyłają do Trybunału Konstytucyjnego. I w sumie takie, no dobra, ale w sumie to czemu jej nie wyślesz od razu przed sprawdzeniem? Z tego co ja rozumiem, z tego jak ja to sobie interpretowałem, bo ja wiem o tym, że można właśnie zrobić to w ten sposób, że to jest ta opcja, nie? Zawsze. To trochę działa w ten sposób, że jak się zastanowisz nad tym w ogóle, jak działa Trybunał Konstytucyjny i jak działają ustawy, to z ustawami jest tak, że jeśli ustawa jest podpisywana przez prezydenta i nie jest, jest po prostu podpisana, to jest domniemanie jej zgodności z konstytucją i to jest ewentualnie później do podważenia. To jest do podważenia tam, wiesz, tam bodajże iluś, nie wiem, posłów może to zrobić, coś tak. Są jakieś procedury na to, ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale on ogólnie może ją jakby właśnie wysłać do tego trybunału, albo jakby zgłosić wniosek do trybunału, żeby trybunał się nią zajął, nie wiem, tam powiedzmy chyba decyduje. Nie pamiętam dokładnie procedur, ale zmierzam do tego, że to jest, mam wrażenie, coś takiego bardziej, że to jest w zamyśle tego, po co taki zapis jest stworzony i taka możliwość dla prezydenta jest stworzona, to z tego co ja rozumiem, to jest takie na zasadzie, ej dobra, to jest jakaś ważna ustawa, więc ja ją wpuszczam do obiegu, bo wydaje mi się, że jest zgodna z prawem, ale chcę mieć też pewność, więc niech Trybunał to jeszcze sprawdzi. Na przykład wyobrażam sobie sytuację, w której powiedzmy jest ten sam rząd i prezydent z tego samego obozu, i powiedzmy, w normalnej sytuacji, mamy normalne państwo, tak sobie wyobraźcie sobie, i opozycja ma takie, ej słuchajcie, bo ta ustawa jest chyba niezgodna z konstytucją, a prezydent ma takie, nie no, jest zgodna, a opozycja mówi, nie, chyba nie jest zgodna, więc prezydent ma takie, dobra, jestem przekonany, że jest zgodna, więc ją podpisuję, ale żeby nie było, to ją wyślemy jeszcze do Trybunału, niech on to jeszcze orzeknie, nie? A jak się faktycznie okaże, że macie rację, to będziemy myśleć. Okej. Okay. Nie? Więc wydaje mi się, że sama procedura nie jest aż taka abstrakcyjna, tylko teraz, na jasności, mówię teraz o innym sytuacji, teraz mówimy o sytuacji, w której wysyłamy tak ustawę
budżetową i to, nie oszukujmy się, czysto z powodu tego, że to widać też w podkreśleniach o badaniu procedur i tak dalej, że Andrzej Duda podpisał tą ustawę, czy ona obowiązuje, ale jednocześnie wysłałem Trybunału Konstytucyjnego. Głównym powodem jest to, że Wąsik i Kamiński nie są, nie zasiadają w Sejmie, więc czy to wszystko jest zgodne z prawem, zgodne z konstytucją, że tak orzekliśmy sobie budżet bez dwóch posłów, którzy mają uniemożliwiane wejście do Sejmu i normalną pracę, no bo powiedzmy, że fakt, że ich nie ma, no to jest oczywiste, że to by nie sprawiało, że jakby nie możesz podpisać ustawy, ale no tutaj powiedzmy, że taki argument jest bardziej taki, że według oczywiście Andrzeja Dudy nielegalnie pozbawiono ich możliwości bycia parlamentarzystami, nie? I co ważne, i to jest status quo. I co ważne, w tym orzeczeniu, w sensie w komunikacie Kancelarii Prezydenta jest powiedziane, że każda ustawa, która tak. do Dudy trafi, która była przeprocedowana bez Kamińskiego i Wąsika, będzie wysyłana do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Co oznacza zapowiedź totalnej obstrukcji tego państwa. Tak. Co jest dość zabawne. Tak. Tak. Rozumiem, to jest twoja puenta. No dobrze. Tak, też się śmieję na głos. Haha. Ale też jedna rzecz, bo mam wrażenie, że to jest jakieś takie trochę niejasne. Czyli co się stanie, jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją? Tak? No bo załóżmy na chwilę, że to się dzieje. To jest ciężkie pytanie, które szukaliśmy trochę i powinniśmy znaleźć taką jakby bardzo jednoznaczną odpowiedź. I to nie tyle, co my rozumiemy, tylko mam wrażenie, co wszyscy rozumieją. Działa to w ten sposób, że... Bo wszyscy się zarzekają, że nie będzie skrócenia kadencji parlamentu. Tak? Andrzej Duda się zarzeka, powiedzmy gdzieś tam. I faktycznie to jakby działa w ten sposób, że jakby Trybunał Konstytucyjny nie do końca może... Prawdopodobnie, bo to co może, a co nie może, to się jeszcze dowiemy, ale jakby teoretycznie nie do końca może zawetować cały budżet, tylko musi jakby powiedzieć, jaki konkretny element tego budżetu jest niezgodny, no i wtedy tam są jakieś opcje na zasadzie, że można zdecydować, czy po prostu można wtedy uznać, że tak trochę w zasadzie, że się prezydent i parlament zgadzają, że dobra, wycinamy ten fragment i go nie ma, albo że on musi, ten fragment musi wrócić do Sejmu i wtedy trzeba go zmienić. Są jakieś tam różne ścieżki. Więc ogólnie, czysto teoretycznie, nawet jeśli Trybunał Konstytucyjny by uznał, jak jakiś fragment tego budżetu jest niezgodny z prawem, no to nie jest tak, że budżet jakby przestaje istnieć, nie? Czy coś, że on wybucha i jakby mamy, nie wiem, prowizorium. Z tego, co rozumiem, to nie mamy od razu prowizorium czy coś. Ale moje pytanie brzmi, i tego w tekstach, które znalazłem, no jakoś nie mogę się do tego dokopać, ale też może to też jeszcze po prostu nie ma na ten temat tekstów takich, jakichś poważnych prawnych, albo jak będę, to ich nie zrozumiem też. Jest to w pełni możliwe. To ja to nie do końca rozumiem jedną rzecz, że jeśli Andrzej Duda kieruje to z celem zweryfikowania procedury całej samej w sobie, to jeśli Trybunał Konstytucyjny orzeknie, że procedura była absolutnie zła i tak nie można robić w ogóle ustaw, no to będzie wysyłał tam wszystkie kolejne ustawy? Nie, nawet nie o to chodzi, tylko bardziej, już teraz martwię się o sam budżet, no to jaki fragment budżetu chcesz zawetować konkretny? W sensie, jeśli powiesz mi, że cała ustawa jest nielegalna, no bo została źle zrobiona, no to jak zawetujesz jeden fragment? W sensie, ja mam na to, musisz wylosować? Jakby... Ja mam na to bardzo proste rozwiązanie. Wydaje mi się, że już niedługo usłyszymy i zostanie przegłosowane przez parlament uchwała dotycząca tego, która jest wezwaniem do Julii Przyłębskiej, żeby przestała się tak zachowywać. Nie, to będzie wezwanie do Bodnara, żeby... kazał przestać Julii Przyłębskiej się tak zachowywać. Ej, ale myślisz, że w ogóle, jeżeli oni by to serio zrobili, nie? Nie, tego na pewno nie. Ty tego już nie zrobią. Ale... Znaczy, kto w ogóle? Bo... Pasuje do obu stron. Rząd przegłosowuje uchwałę mówiącą o tym, że Trybunał Konstytucyjny powinien być nowy, bo ten jest słaby. Bo jest źle wybrany. W ogóle, wiecie co? To trzeba ogarnąć. Bosak, ty coś o resecie konstytucyjnym mówiłeś. No ja się zgadzam. Przegłosowujemy to. I potem jest ta sytuacja, że w sumie nie do końca wiem co, powiedzmy, że trzeba wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wymienić tabliczki, nie? Że sędzia Przyłębska się wymienia na sędziego, nie wiem, Juszczyszyna albo Tuleje, bo wiecie co, bo to są zasłużeni sędziowie, oni są apolityczni, jakby oni są dobrzy,
niech oni pójdą tam, niech oni orzekają, bo oni mają dobro państwa polskiego na czele, tak? I przede wszystkim nie są kumplami Kaczyńskiego. Jakby to jest najważniejszy kierunek. W ogóle wydaje mi się, że we wszystkich konkursach w tym państwie musisz mieć jak daleko jakby, czy na przykład od 16 pokoleń nie masz kogoś z Kaczyńskiego w rodzinie, nie? To jest w ogóle związanego. Co ciekawe, w ogóle jest już na to procedura. Tylko trzeba zamienić wszędzie nazwisko Tusk na Kaczyński. I jakby możemy według procedur przez 8 lat to robić. Nie ma żadnego problemu. No dokładnie. No i wiesz, i teraz wchodzi ten sędzia Juszczyszyn i próbuje się dobić do Trybunału Konstytucyjnego. I co, myślisz, że mi się zaparykaduje już tak na poważnie? No bo wiesz, dla prokuratora to oni tak trochę słabo, nie? A wydaje mi się, że tam w tym Trybunale, tam jest Pawłowicz. Tam jest Pawłowicz, właśnie! W sensie, zapomniałem o tym. Co tam się wydaje mi się, że tam będą płonąć stosy przed wiesz, oni nagle, wiesz, oni przyjeżdżają tak casualowo do tego Trybunału właśnie wymienić szefów, no jak to mają w zwyczaju. I w tym momencie... No nowe meble, nowi, no, wiesz, to mi ludzie jakby... A tam zasieki. Wilcze doły. W ogóle wiesz, oni wchodzą, a tam w ogóle taki gar ze smołą, który Pawłowicz w ogóle wylewa na myślę, że przeceniasz mimo wszystko polską taką właśnie, nie wiem, myśl oblężniczą i myśl obrony zamków. To będzie mniej jak obrona zamków Władcy Pierścienia, a jednak bardziej jak Kevin Sam w domu. No, jakieś żelazko, jakieś prawda płomienie. No to na pineski spadną. To, jakby widzę bardziej w tą stronę, nie? W sensie jednak pamiętajmy pluszowa dyktatura. Ale jakby wiesz, w sensie jesteśmy w Polsce, jesteśmy najweselszym barakiem, nie? Więc jakby to nie będzie w ten sposób, jak to mi się wydaje. To nie będzie krwi, tam będą pomidory. Jakby w sensie ketchup, nie? Jakby wiesz, to w tą stronę bardziej. Więc... I dla jasności, mi się wydaje, że ja żartowałem. I że to się chyba nie wydarzy. Ale mówię o tylko dlatego, że żeby nie było, że nie wiem. W sumie nie wiem co, że oni wpadli na to, bo to usłyszeli. Nie, no mam nadzieję. Jak spróbuję się jakoś zabezpieczyć, że ja tak nie uważam jak coś. Nie, to tak nie będzie, nie? To jest tylko takie moje... Moja jakaś taka wizja. W sensie domniemanie. Niewinności. Co masz do powiedzenia na to? Znaczy, co ja mam do powiedzenia? No to jest ciężki temat pod tym względem, że... ciężko mi cokolwiek określić. No wiesz, bo ale... w sumie mamy sytuację, w której de facto prezydent mówi wprost Sejmowi, że mordy, no to się wysyłajcie z ustawy, nie? No zobaczymy, co się stanie. Znaczy inaczej, no ten tryb następczy sprawia rzecz o tyle, że Andrzej Duda w jakiś sposób, ja nie wiem, czy się zgadzam, co teraz powiem, ale w jakiś sposób, o, na pewno... Andrzej na pewno próbuje zdjąć siebie część odpowiedzialności za to, co się będzie wydarzało, za to, co się będzie działo, tak? W sensie, do tego możemy się zgodzić. To jest na pewno jakaś próba, która jest podejmowana. Dobra, coś mamy w ręce już. Z tego teraz można iść dalej, bo potrzebujemy jakieś, gdzieś się zaczepić o coś, w sensie o coś, czego jestem w miarę pewien w tym wszystkim. Okej, więc i teraz z perspektywy czysto politycznej na chwilę, nie wchodzimy w prawdę, z perspektywy czysto politycznej, no to wydaje mi się, że to nie będzie miało żadnego efektu, w sensie, bo dalej, jeśli Trybunał Konstytucyjny, wiesz, jeśli Trybunał Konstytucyjny uwali trzy pierwsze ustawy, albo na ten budżet, nie, mówiąc, że jakby w jakiejś formie, nie wiem nawet jak, ale jakoś, że no przez to, że Wąsik i Kamiński nie orzekali, no to tej ustawy nie można przyjąć, bla, 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 nie wiem, w sensie spoko. No to de facto tyle Duda nie zdejmuje z siebie odpowiedzialności, że no... No wysyłanie tego do Trybunału Konstytucyjnego jest ten sam, jakby on mówił, tylko potem już tych ustaw, na przykład nie nawet w tym trybie następczym, dobrze, mm-hmm. Tylko wiesz, tak od razu, prewencyjnie, to jest ten fakt, jakby je wetował, nie? W sensie na wielu poziomach. Właśnie, a nie masz takiego wajbu, że skoro on już raz to wysłał, nie? I na przykład Trybunał orzeknie, że no tak, to jest niekonstytucyjne, niech on będzie wysyłał każdą kolejną, a ja orzeknijcie, że tutaj też tak działa, a czemu? No wiesz co, bo Kamiński i Wozi nie głosowali. No tak, ale... To dobra, daj! No wiesz, rzeczywistwo może się nie różni specjalnie. No właśnie do tego też zmierzam, nie? W sensie to jakby właśnie o to dokładnie o to chodzi, no bo jeśli oni uwalą trzy tak ustawy, no to na co jakby liczymy? W sensie, no, że to jest de facto samo co robienie weta? Albo nawet bardziej, no bo w sensie weto teoretycznie można jeszcze złamać, nie? No a jakby jak Trybunał Konstytucyjny orzeka, to jest niezgodne z konstytucją, no to pewnie można zmienić ustawę jakoś czy coś, nie? No ale w sensie i to dać od nowa. Ale no, wiesz, w sensie, to jest jakaś rzecz, z której wychodzimy. I teraz ja trochę, nie wiem, do czego wszystko to prowadzi. Aczkolwiek powiem szczerze, jakoś nie jestem zaskoczony. I też nie jestem zaskoczony na takim poziomie, że ja uważam, że nawet jeśli Trybunał Konstytucyjny powie, nie, no dobra, budżet jest git, to co nie znaczy, że następnej ustawy nie powie, że nie jest git, bo coś tam. W sensie, że wiesz, jakby, jeśli Andrzej będzie wszystko wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego, bo cały czas ma tę samą jakby obiekcję gdzieś tam,
No to w sumie, kto wie, czy w którymś momencie Trybunał Konstytucyjnego nie powie, że tak, bo Wąsik i Kamiński, albo cokolwiek. W sensie, wiesz, jakby... Znaczy, wydaje mi się, że to jest o tyle ważna sprawa, że prezydent trochę... To chyba była jakaś próba, mam wrażenie, że to była taka trochę licytacja jak w pokerze i sprawdzenie, kto ma silniejszą psychę, że z jednej strony mamy rząd, który i Sejm, który pierwszą ustawę, którą po tej imbie przepycha, to jest budżet. Czyli to jest trochę takie sprawdzam, nie? Na zasadzie, że to jest najważniejsze. A jak puścisz nam to, to czemu nagle masz problem z tym, że Wąsik i Kamiński nie orzekali. Budżet puściłeś, więc to też musisz... Nie głosowali, tak. Więc budżet puściłeś, więc to też musisz puścić, bo to jakby to wtedy... Co wtedy wiedziałeś, że łamiesz prawo... Wiesz, jakby dałoby się jakoś to obrócić, nie? A to jest budżet z kolei, więc jest ważne. I wiesz, i cała narracja... Andrzej Duda chce wam zabrać pieniądze z podwyżek, droga budżetówko, nie? No więc Andrzej Duda dostał ciężką rzecz, no bo czy tutaj zagrać, wiesz... Czy powiedzieć sprawdzam, czy nie? No i pod tym względem uważam, że to, co zrobił, jest dosyć sprytnym zagraniem z jego strony, bo on jednocześnie bardzo próbuje z siebie zrzucać odpowiedzialność. Uważam, że to się nie uda na koniec dnia, bo narracja będzie taka, że to Andrzej Duda zrobił, ale... No ale jest jakaś próba. No i ewentualnie Trybunał Konstytucyjny tutaj będzie, będzie tym złym, nie? W sensie, i tak pewnie dla wielu ludzi w społeczeństwie jest tym złym, więc to nie ma znaczenia. Mhm. Więc to ma jakieś... Więc jakby to w ogóle zagrania, które się wydarzyły, dla mnie mają w pewien sposób sens, nie? Czyli Sejm próbował zagrać maksymalnie mocną kartą, jaką miał. Andrzej Duda spróbował wybrnąć najbardziej soft, jak tylko mógł, żeby jak najbardziej nie było na niego. Teraz Trybunał będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Ale też wiesz, no właśnie to jest trochę kwestia tego, że ustalamy precedens teraz, nie? W sensie, może nie mamy prawa precedensowego, no ale trochę ustalamy precedens na poziomie tego, że się teraz Trybunał orzeknie: ej, mordy, bez nich to są nieważne ustawy, no to następna też będzie nieważna, nie? W sensie, no to nie ma czego się spodziewać innego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. I w tym kontekście wydaje mi się, że to w ogóle jest dosyć naturalne, co się wydarzyło. Tylko nie sprawia, że to nie jest strasznie że to nie jest strasznie straszna sytuacja. I nie będzie z niej strasznego przypału. Bo no w tym momencie dla mnie naprawdę rysuje się wizja tego, że przez no ponad rok jeszcze de facto nie będzie się dało tworzyć prawa w Polsce. Chyba, że rozpiszemy wybory. Chyba, że rozpiszemy wybory. Ładne przejście. I to przejście zrobimy zaraz, bo trzeba nadawać kamerę. Witajcie po przerwie. Trzeci powrót, ale teraz już się uda. Jurek, jakie pytanie padło przed? Pytanie padło przed, czy... Nie pamiętam, jak je dokładnie sformułowałem, ale chodzi o to, czy będą przyspieszone wybory. W ogóle całkiem niesamowite w tym kontekście, że oni nie mieli przerwy, wy nie mieliście przerwy, więc wy słyszeliście to pytanie, po czym teraz się naszej powracamy. Jakie było to pytanie? No, w każdym razie, bez sensu. Na wielu poziomach. Ale czy będą przyspieszone wybory? Nie wiem, Jurek, ale... ale czekaliśmy 40 minut, żeby wygłosić tą odpowiedź. Nie, tak całkowicie serio. W ogóle o co chodzi? O co chodzi, tak? Bo, tak, no gdzieś tam to... pojawiają się jakieś teorie o tym... Dużo tych teorii się pojawia. Tak, dużo się pojawia. Bo mówią mi politycy. Tak. To nie tylko, że ludzie, którzy się interesują. Tak, tak, tak. No gdzieś pojawia się... są w Sejmie. Na przykład liderzy partii politycznych. Na przykład Donald Tusk. Tak. Pojawiają się teorie, głosy, nawoływania, opinie. W kontekście tego, że przyspieszone wybory z tematu, który wszyscy zbywali bardziej takim no śmiechem trochę, mówiąc, że nie, no nie będzie tego, i to ze wszystkich stron, stało się to obecnie jakimś tematem politycznym i taką rzeczą, którą no politycy poruszają bardziej z takim vibe'em, że może faktycznie, może trzeba to przemyśleć, że no to wszystko jest możliwe. Wiecie, tak pół na pół jest to zwalanie na drugą stronę, na zasadzie, że to przez nich byłyby te przyspieszone wybory i trochę takie mówienie, w sumie może to dobrze, żeby się wydarzyły przyspieszone wybory i tak dalej, nie? Czyli takie zagrywanie pod kątem, no że ogólnie wynoszenie w świat tej narracji, że to jest w ogóle możliwe. Jeśli pytasz mnie, a to zrobiłeś przed chwilą dwa razy tak naprawdę nawet, to w mojej opinii żadne przyspieszone wybory nam nie grożą. I teraz uwaga, to jest jedno z tych miejsc, które się może strasznie źle zestarzyć i wylądować na jakimś Twitterze czy coś jako opinia ekspercka, bo to jest bardzo ryzykowny bet. Ale wydaje mi się, że przyspieszone wybory są raczej średnio prawdopodobne. Wydaje mi się, że wszyscy wiedzą, że Polacy są trochę już zmęczeni polityką i robienie teraz wyborów kolejnych to już byłby dramat. Wydaje mi się, że partie nie stać na to, żeby robić kolejną kampanię wyborczą jeszcze tak naprawdę. Wydaje mi się, że nikomu na tym nie zależy do końca. Byłoby to za duże ryzyko. I nawet takiemu PiS-owi raczej nie zależy, bo szczerze powiedziawszy w obecnej sytuacji bardziej widzę jeszcze większą porażkę PiS-u niż w ostatnich wyborach, niż ich sukces. Więc ktoś może powiedzieć, no tak, no to czemu nie wiem, KO nie chciałby mieć tych wyborów, bo na koniec dnia KO i tak rządzi. Raczej nie widzimy sytuacji, w której zacznie rządzić samodzielnie, więc i tak tych koalicjantów będzie potrzebować. I to, że z mojej perspektywy przynajmniej, to, że będą mieli 2% więcej poparcia, czy 3% więcej poparcia, no, nie zmieni nic szczególnie mocnego. Szczególnie, że taka trzecia droga może się umocnić w tych wyborach, więc de facto ta ich przewaga zostanie zdjęta tym, że oni też urosną, nie? Jakby, więc to ja trochę nie widzę tego wszystkiego. Bo pamiętajcie, no to takie wybory też jest dużo pracy, to jest dużo odkładania wszystkich tematów na dalszy plan, dużo pytań, ej, albo w sumie prawie te 100 dni minęło, to co zrobiliście w te 100 dni, bo obiecywaliście, że wszystko zrobicie.
i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się po prostu, że to jest bardzo nie na rękę komukolwiek. Też myślę, że Andrzej Duda po prostu pierwszy nawet nie wiemy, czy ma środki po to, żeby móc sobie teraz zarządzić przyspieszone wybory. Raczej nie ma, więc to raczej parlament musiałby zdecydować. A nawet gdyby miał te środki, to nie jestem przekonany, czy Andrzej Duda chciałby teraz mieć sytuację, w której on był odpowiedzialny za to, że znowu właśnie przyspieszone wybory, coś, co myślę, że wielu Polakom by się jakoś super nie podobało, bo no znowu by musieli słuchać o polityce, znowu, wiesz, jakaś tam mobilizacja. I szczególnie, że mają zaraz samorządówki i potem europejskie. Tak. Więc tak, w ogóle o co chodzi z tymi, dlaczego to się pojawiło? Najpierw to się pojawiło oczywiście u Kaczyńskiego, który kiedyś, ten taki słynny tweet już, znaczy tweet, może klip, przepraszam. Ten taki słynny klip, gdzie on mówi, że no tak, teraz potrzebny jest jakiś okres przejściowy i potem jakieś wybory i tak dalej. No więc on pierwszy taki trochę zainicjował gadanie o tym, no a następnie to Tusk zaczął już parę dni temu, może parę dni temu, mówić o tym głośniej właśnie w kontekście tego, że jeżeli Duda będzie wetował wszystko, no to my jesteśmy gotowi na to, żeby rozpisać drugie wybory, my jesteśmy gotowi, żeby z PiS-em znowu zawalczyć, docelowo uzyskując tak dużo głosów, że będziemy w stanie przebić weto prezydenta, nie? No bo tam potrzeba chyba 276 głosów, żeby takie weto przebić. Wydaje teraz, no, ale to nie jest... Ale tak mi się też wydaje, no. No, możesz sprawdzić. No, w każdym razie potrzeba, no, żeby przebić weto prezydenta. I wydaje mi się, że to jest taki, po pierwsze, pokazywanie, że bycie takim koki i pokazywanie, że jestem silnym politykiem, jestem silną partią i jak coś pani Duda, to my sobie to ogarniemy. Więc troszeczkę może granie w tchórza, tak mi się wydaje przynajmniej, z prezydentem, bo tak jak sam Tusk o tym mówi... 276, no. No, bo tak jak sam Tusk o tym mówi, jest taki dość przekonany do tego, to jego koalicjanci mają taki vibe, że tak, oczywiście my sobie poradzimy, tylko no może nie róbmy tego, nie? W sensie, to jest świetny pomysł, ale nie róbmy tego, tak bym to określił. Wstrzymajmy się. Więc też wątpię, żeby coś z tego wyniknęło, ale wydaje mi się, że to jest czysto do rozgrywki z prezydentem, żeby go trochę postraszyć, pokazać, że jak coś to... Tak, tylko też pytanie brzmi, na ile prezydent uznaje, że realną możliwością jest to, że ten blok nawet opozycji, ten blok rządowy obecny zrobiłby tyle głosów, żeby faktycznie mieć możliwość odrzucania weta prezydenta, nie? No bo jednak brakuje im trochę głosów do tego, no nie ma co się oszukiwać, nie? No już w tym momencie im brakuje, więc... No tak naprawdę to też tak mówię, ale mówimy o z 2-3% lepszym wyniku każdej partii, która stanowi tę koalicję. Zawsze można się zastanawiać, czy Konfederacja nie urosłaby w tym scenariuszu, mając teraz kampanię, wiesz, tak trochę na zasadzie potwierdzającą słowa, że patrzcie, jedni łamali prawo, ale ci też będą łamali prawo, jak ich wpuścicie, więc tylko my jesteśmy opcją i może ugramy na tym jakieś 2-3 dodatkowe procenty. Wiesz, wszystko by się zaczęło rozwadniać. No i wiesz, no byłby problem, uważam, więc trochę też zastanawiam się, na ile realnym jest to, że tak chwilę po wyborach doszłoby do tego, że faktycznie uzyskaliby tak dużo więcej głosów, a wiesz, też należy pamiętać, że na przykład jakaś część tego, że mają taką, a nie inną przewagę, większą niż mniejszą w sensie, w Sejmie wynika na przykład z tego, że był bardzo wysoki poziom mobilizacji, nie? No to teraz moje pytanie brzmi, czy na wybory, które odbędą się po 200 dniach, kiedy już są trochę farsą i tak dalej, dalej będziesz w stanie zrobić tak dużą mobilizację społeczną, nie? A strata mobilizacji mogłaby oznaczać de facto, że nawet wiesz, się okaże, że procentowo to się w ogóle nic nie zmieni. Ja może nie sądzę, ale może nawet ta obecna koalicja straci czy coś. No. Więc za dużo chyba ryzyka. Wydaje mi się, że to jest za bardzo all in. Jakby nie chcę mi się trochę wierzyć też, tak w ogóle już czysto ten, że politycy tego obozu antypisowego po 8 latach bez władzy tak chętnie zaryzykują jeszcze raz, że stracą to, na co teraz walczyli tak ciężko, nie? To prawda. To więc ja też jestem po twojej stronie w tej sytuacji. Więc ja po prostu nie wyobrażam sobie, znaczy nie wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, ale jakby nie wydaje mi się, żeby to było coś, co jest bardzo realne. Oczywiście może się zdarzyć, jakby nie mam żadnych wątpliwości, że jest to możliwe, żeby się stało. Fuh, zero. Ale wydaje mi się, że to mało prawdopodobne, tak szczerze. Okej. Okay. Wośp? Wośp. Dobrze, wośp. Żeby zakończyć. Możemy przejść dysputy do wośpu. Dysputy wośpowe. Tak, dysputy wośpowe. Lubisz, nie lubisz? Nie, no w sensie... Nie ma tak, że lubię albo nie lubię. To ostatnie płyty już średnio. No, w sumie to prawda, tak. Kiedyś byli lepsi. Skończyli się na Kilemol. Ale, no nie, no w sensie Wośp, no co, no przeżywa... Właśnie, to jest dla mnie niesamowite. Wośp nie przeżywa nawet kryzysu wizerunkowego. Tak stricte, tylko Wośp zaczęły krytykować pewne osoby, które mają prezencję medialną, jakąś, w sensie... No, tak w sensie internetową. Internetową to będzie lepsze określenie. Twitterową, też w jakiś sposób, tak to nazwijmy? Właśnie cały czas się zastanawiam, na ile to jest imba, która w ogóle wychodzi poza Twitter. Szczerze. Nie, to jest imba, która wychodzi poza Twitter, tylko że jeśli wychodzi poza Twitter, to przeważnie albo w narracji PiSu, mimo wszystko.
I ona wychodzi poza Twitter, ale ona jest, nie jak to powiedzieć, ona jest zupełnie jakąś taką, mam wrażenie, ja myśląc jeszcze nawet po tym filmie, który nagraliśmy, o Ilmie Wośpowej, mam gdzieś bardzo dużo takie, mam bardzo takie duże przemyślenie, że to jest coś na zasadzie, że nawet jak są ludzie, którzy nie lubią Wośpu, to jedno jest to, że tak go nie lubią, ale na takiej zasadzie, że takie, Wośp, ale w sumie jak już jest, to i tak wpłacą pieniądze i tak, wiesz, albo nie wpłacą nawet, ale po prostu mają takie, że mają trochę, są, wiesz, tacy, że nie myślą o tym i to jest takie zasadzie, lubi, czy pan wspiera Wośp, to już takie, akcja charytatywna, tak, spoko, jest okej, okay, git, idziesz dalej, bo jakby, o co chodzi. Myślę, że jest jakaś część ludzi, która ma vibe, że trochę wręcz, nie wiem, nie wypada się przyznać, że nie lubisz Wośpu, ale te rzeczy wynikają głównie z tego, że po prostu większość społeczeństwa bardzo lubi Wośp. I to jest jakby, to jest gdzieś dla mnie na koniec to, że to jest rzecz, która jest nie polityczna w pewien sposób, umknęła temu, mimo tego, że tak jak mówiliśmy w filmie, gdzieś tam ryzykujemy twierdzenie, że się upolityczniła dosyć mocno tymi plakatami, to jakby po prostu ludzie trochę tego nie akceptują, mają takie, to jest trochę jak Twitter zmieniający nazwę na X, nie? W sensie to się stało, ale już sobie takie, okej, okay, nie obchodzi mnie to po prostu, nie? Jakby, co z tego? To szczerze mówiąc, to bardzo podobnie, nie? Bo to jest... Nie ma strofy sporu dzisiaj. Nie, dzisiaj jest jakoś tak... Koncyliacyjnie. Wiesz co? Ja się w ogóle też zastanawiam, na ile do ludzi... No bo to największe zarzuty w stylu właśnie część tych dziwnych... Znaczy oczywiście poza plakatami, nie? Wygramy z sepsą. Ale część tych takich właśnie licytacji, nie? W stylu... W ogóle bo to, że wszyscy tam się śmieją już z... A Andrzej Chyra przyjdzie i posprząta ci w domu. To jest dziwny vibe, ale no dobra, to jakby x lat. Ale takie rzeczy były zawsze. To było zawsze. Nie wiem, zawsze, ale było dawno. No to teraz jest tak bardziej... Te zostaniesz burmistrzem przez jeden dzień. A takie rzeczy też były. Tak? Tak, ja pamiętam takie akcje, mam wrażenie. Czy właśnie to pytanie, czy to wszystko wyniknęło tylko i wyłącznie z tego, że nagle zrobiła się próżnia w obrażaniu Wośpu, bo PiS przestał mieć TVP? I pojawiły się po prostu, nie wiem, okej, okay, to jest mój moment na to, żeby pokazać, że coś mi się nie podoba. I tyle są dość fair rzeczy, nie? W sensie, które podnoszą jedna i druga strona, w tym sensie, że rozumiem te argumenty. To mogą się może coś jej nie podobać, tylko mam wrażenie, że nie wiem, co musiałby zrobić Wośp, albo jak bardzo odlecieć ludzie, którzy coś wystawiają na licytację. No jeśli cel by się w końcu spełnił, nie? Co? Aha, no tak, no faktycznie, tylko... No teraz też dealowanie z Czeczeniem jest dość skomplikowane. A myślałem o wskrzeszaniu, ale... A, no tak. To może zostać? No, nie powiedziałeś słowa na H, więc spoko. Jest coraz gorzej. To może zostać? Może. Okay. No więc, nie wiem, co musiałoby się stać, żeby Polacy zirytowali się na... Wiesz, szczególnie przy całej nienawiści Polski do polskiego systemu zdrowia. I wiesz, i masz ten Wośp, który... I ja teraz nie chcę wchodzić w to, jak bardzo Wośp faktycznie kupuje te rzeczy, bo to po prostu widziałem dużo na Twitterze też, ty mi o tym mówiłeś, widziałem na Twitterze jakieś kłótnie o tym, że to nie jest wcale tak, że Wośp to jest taki mały promil i tak dalej. Albo że jest. Nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, ale na koniec dnia masz tych ludzi, którzy przychodzą i nie wiem, mają, leczą swoje dziecko w szpitalu i jest tam ta naklejka. Ja już takie, no tak, spoko, czyli dzięki Jurkowi Owsiakowi wszystko jest git. I nie wiem, co musiałoby się stać, żeby zaprzedać tym wizerunek, że nie, no, lipa. No. Szczególnie, że to też dobrze to wygląda na świecie i właśnie z czym się możesz chwalić trochę, nie, jako Polak czy coś. To jest taka fajna rzecz ponad podziałami, na przykład sam fakt, że... ponad podziałami, bo polaryzacja, tak jak też mówiliśmy, nie specjalnie na Wośp działa. Tak jak Woodstock, powiedzmy, jest też festiwalem, który jest... O, jak gadasz z ludźmi z zagranicy, to o wow, macie tak darmowy wielki festiwal, który jest tam tak setki tysięcy osób tam przychodzą, nie? I to też jest taka rzecz dość... niespotykana, powiedzmy, no to... Jest to bardziej kontrowersyjne na pewno niż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale tak. No, dlatego to mówię właśnie w tym kontekście, chwalimy się... O, a propos właśnie tego, nie? W sensie, wydaje mi się, że to, co teraz zrobiłeś, jest dla mnie definicją, w jaki sposób, jak działają bardzo długo istniejące inicjatywy, które się kojarzą w określony sposób, że organizatorzy już nawet nie mogą ich zepsuć, w tym rozumieniu, że to nawet nie jest Woodstock, tylko Poland Rock, ale nikt tak nie mówi. No właśnie. Nie, i to jest dla mnie dosłownie definicja tego, o co chodzi z Wośpem. Że w sensie, gdyby Jurek Owsiak jutro wyszedł i zmienił nazwę Wośpu, to wszyscy tak będą mówić Wośp. I to na tej samej zasadzie, jeśli Jurek Owsiak jutro wyjdzie i jakby powie Kaczyński najgorszy na świecie, wspierać tylko Tuska, nie wiem, że tak powiedział, ale po prostu załóżmy, żeby to powiedział,
to mam wrażenie, że w sumie takie, okej. Okay. I w sensie jakby, olali jego słowa na takim poziomie, że dobra, nie obchodzi mnie to jakby, w ośmie spoko. W sensie jakby, wiesz, to jakby odcinasz to w ogóle ze świadomości jako, jako coś, co się dzieje, nie? W sensie, że to po prostu cię już, że to jest tak ugruntowana rzecz w twojej psychice, że po prostu to jest i tyle, nie? No w sensie, wiesz, jakby, no i na przykład z mojej perspektywy, ja nie pamiętam, czy ja... Pamiętam czasy, w których nie było WOŚP-u. Nie wiem, kiedy WOŚP-u. Znaczy, nie, no jak? 30 lat. No właśnie, jest 32 lata, czy coś takiego. No to teraz był 32, 35, no. Finał, nie pamiętam, 34. Nie pamiętam nawet. 30 któryś. No 30 któryś. Znaczy, tak, WOŚP jest starszy od nas, nie? Jakby wiesz, w sensie, o czym rozmawiamy. Jakby, nie? W sensie, to jest jakby rzecz, która się od zawsze toczy. I w sumie ten wzorzec z nią był zawsze pozytywny, bo to faktycznie była rzecz, która była w szkołach, to była jakaś rzecz, która była taka, wiesz, że coś się robisz i tak dalej, zbierasz pieniądze, jakieś tam cel i tak dalej. Jakby wiesz, to było coś innego, nie? I wydaje mi się, że też to jest po prostu chyba nie do, nie wiem, czy to jest po prostu do przebicia, nie, na takim poziomie, bo można powiedzieć o tym, że no tak, ale przecież wzorce są dobre, są złe wzorce i tak, są złe, dobre wzorce, no i przecież walczymy z nimi albo je podbijamy jako, wiesz, społeczeństwo i próbujemy coś robić ze rzeczami, którymi nigdy nic nie robiliśmy, nie, wiesz, co mi chodzi, że jakby, wiesz, to się robi. A my właśnie, no tak, tylko problem z WOŚP-em jest taki, że on jest dla większości ludzi pozytywnym wzorcem, przecież on nie jest wzorcem na zasadzie, że no tak, no ona się tak robi, nie? Że tak, no wiemy trochę, że to jest negatywne i w sumie czujemy pod skórką, że to jest złe, ale no robimy tak od zawsze, to to jest rzecz na zasadzie, nie, to jest dobre, w sensie jestem przekonany, że to jest dobre. Tak wiesz, tak w 100%. I że jakby nawet nie na poziomie, że cokolwiek nam w tym nie pasuje, nie na poziomie cokolwiek jest w tym takiego kontrowersyjnego, tylko to jest na zasadzie, wszyscy uważają to za dobre, a nawet jak uważasz to za złe, to masz trochę problem z atakowaniem tego, bo no obiektywnie są tam rzeczy, które po prostu są dobre na takim poziomie, że podejrzewam, że osoba z każdej strony sporu politycznego znalazłaby parę co najmniej rzeczy, które są naprawdę bardzo pozytywne w tym trendzie. I czy to będzie po prawej stronie po prostu, no bo prawa strona z definicji, to jest taka bardziej konserwatywna, liberalna, gospodarcza i tak dalej, to jest strona, która co do zasady jest... W sensie tak mówię, historycznie, ideologicznie, nie mówię teraz o Polsce anno 1924, tylko tak historycznie, jakby według, nie wiem, nazwijmy to podziału politycznego, to jest strona, która lubi, lubi filantropię, tak ideowo, a lewa strona może sobie mieć, wiesz, ten swój vibe, że to jest, wiesz, właśnie to uczenie jakichś obywatelskich postaw i tak dalej. Że to zjawisko ma pozytywne rzeczy dla każdego, dla każdej strony. Co, do czego zmierzasz? Strasznie powiedziałeś, że jestem aż tak pod wrażeniem, bo jakby... Filozoficznie się zrobiło. Bez przesady. To nie, była... jakby, bo ta pasja w twoich oczach, to mów, bo nie, jak tego słuchacie, a nie widzicie. Ja cię dawno takiego nie widziałem. Miałeś iskrę w oczach. Ja pamiętam jak kiedyś jeszcze, nie wiem. Kiedyś jeszcze nie byłem tak... w marzeniach. Nie byłeś tak przeżarty cynizmem, mówiąc o polityce. No. Dokładnie, wiesz, takie wow. W ogóle... Aż poczułem, że... Nie, bo próbowałem dojść do czegokolwiek z tym pointem, wiesz, i zacząłem panikować, to widziałeś w moich oczach. Oczywiście, że tak, ale jestem dumny z ciebie, że dociągnąłeś tak daleko. Dobre, doszło do tego, że prawa strona zawsze lubiła filantropię, no w sensie stary, to jest... No tak, a to jest słuszny no, historycznie point. Tak. No, tak, ale doszedłeś do tego teraz. No, prawda, no więc zmierzam, to jest kończąc, to, prawda, jakże niesamowity point, który jest niesamowicie przemyślany, jest niesamowicie mądrą rzeczą, którą właśnie... To jest jakby, to są krople mądrości, które spływają do nas z tego podcastu. Kurczę, wybitna wiedza, wybitna wiedza. Tak, jak z Elonem Muskiem rozmawiali antysemityzmie w Krakowie. Nie słyszałem tego, słuchaj. Ale ten... a czemu w ogóle Bena Shapiro będzie wydać z tego wszystkiego? Tak, czekaj, no to co? To mamy Bena Shapiro, no to a propos lewej, to co? Ocasio-Cortez mam teraz robić? Nie wiem. Co sprzeciwiać z Bena Shapiro? Hasa? To wszyscy nie wiem, jakby... Dobra, nieważne. Jakby to już idziemy za daleko, naprawdę, na wielu poziomach. No, a lewica wyciąga z tego te swoje rzeczy, które tam gdzieś były podnoszone, czyli wiesz, tam ta aktywność obywatelska i tak dalej. Że po prostu jakby, ciężko jest zaatakować WOŚP, w sensie, że jakby ciężko uznać go, że to jest złe, tak w 100%, tak jakby trzeba to, wiesz, wypalić do ziemi, nie? To jakby, a jak nie możesz czegoś tak zrobić, nie możesz jakiejś narracji przedstawić w ten sposób, to po prostu bardzo, ale to bardzo ciężko jest z nią walczyć, nie? Stary, dopóki nie będzie faktycznie dobrze zrobionego śledztwa dziennikarskiego, dotyczącego Uranu. Tego, gdzie idą pieniądze, naprawdę. Uran, tak. I gdzie są kopalnie. Tylko widzisz, wiesz jaki jest problem obecnie? Że gdybyś nawet udowodnił, że Jurek Owsiak chce kupować uran albo sprzedawać uran, to już obecnej fali bardzo dużych chęć na zbudowanie tej elektrowni atomowej w Polsce, to też jest pozytywne. No tak, stary, tak. Cały Twitter będzie taki, Jezu, ktoś to wreszcie zrobił. Ja nie jestem fanem Owsiaka, ale przynajmniej coś z tym uranem robi, nie? A te samoloty z Czeczeni do nowej floty na CPK. Absolutnie. Absolutnie. No jakby one będą oddawane CPK i wszyscy są zadowoleni. Wow. No. Nie wiedziałem, że Jurek aż tak szeroko działa też dla infrastruktury krytycznej w Polsce. Od 32 lat.
Największy polski lobbysta. Największy polski lobbysta na zachodzie. Znaczy na... no, zachodzie. Na Czeczenia, nie? W sensie tam, może nie aż tak, ale jednak. No, 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 prawda. Nie, no właśnie... I, to, i jakby ja puentując tym wołość, miałem wrażenie, że... strasznie... nikt nie pyta. W sensie, że ta rozmowa jest... W sensie, nie, ta rozmowa, bo ta rozmowa jest merytoryczna, ciekawa, śmieszna, zabawna, wnosząca. Wiele. Chyba telewizor jakby na piętro, nie wiem, w sensie nie znam dość. Nie znam więcej przymiotników określających magnificencję. O, oh, wow. Tego, to słowo pewnie nie istnieje z kalką z angielskiego. Tego, jak niesamowitym jest ten podcast, ale sam Imba o Wośb jest... Dajcie im zbierać tych puszek, nie? W sensie, jak tak, mam wrażenie, że ludzie na koniec mają takie poczucie, że dobra, już masz moją dychę, Jasiu, nie, dawaj serduszko, pochwal się. Dawaj serduszko, jakby. Przychodzisz do domu pierwszy, ja już mam, patrzcie, dzisiaj w tym roku jestem pierwszy. Potem jesteś, nie wiem, tak moja babcia miała przynajmniej. Tak? W ogóle nie, moja babcia miała, nie tak, miała inaczej. Byliśmy w teatrze w tym, w dniu, kiedy był Wośb, w sensie ostatni dzień. I moja babcia była autentycznie przerażona. Człowiek kultury chodzi do teatru. Dostałem na święta bilet, nie tak, że sam kupiłem. W każdym razie, babcia była autentycznie przerażona. Historycznie wiem, do którego ruchu cię zapisać. Już lecimy w takie, prawda? Babcia była autentycznie przerażona, że ona wyjdzie z tego teatru i już nie zdąży dać pieniędzy na wódź. Ona miała przygotowaną dychę. I nie znalazła nikogo z tym, z puchą. I wtedy powiedziałem, że przed teatrem stoi ktoś z puchą. I powiedziała, o, naprawdę? Spoko. I dała. A to też o czymś świadczy, nie? Że jakby... Właśnie, może wszyscy do Wośpu podchodzimy w zły sposób. Może Wośp nie zapewnia tych wszystkich fajnych rzeczy, o których mówimy, tylko Wośp zrobi ci anxiety. Masz anxiety, że nie zdążysz rzucić do puszki, w sensie po prostu szukasz, nie? Jakby biegasz po mieście z takim Jezus Maria, jeśli ci ludzie podzieli, nie? W sensie jakby coś się dzieje. Że to jest jakby, wiesz, to po prostu łącza w tym taką panikę, nie? Że jakby, że bez tego serduszka... Właśnie. Jakby co będziesz nosił przez ten miesiąc na kurtce? Żeby pokazać, że jesteś dobrym człowiekiem. Kurde, nie wiem. Mi nie przychodzi do głowy, niestety. Nie wiem. Czy ty powiedziałeś? O kurczę, nie wiem. A, o kurczę, nie wiem. No co ty myślałeś, że ja powiedziałem? Nieważne. Coś źle usłyszałem, ja takie wow. No, nie wiem, co można nosić na kurtce zamiast Wośpu, co pokazuje, że jesteś dobrym człowiekiem. Nie wiem. Nie, bo jakby też mam parę pomysłów, ale to się źle skończy. To się źle skończy, jak zacząłem wybijać, w sensie... Jest parę... Nie. A chociaż bylibyśmy w stanie wymyślić takie, żeby obrazić absolutnie każdą osobę, która nas słucha. No nie wiem, teraz jedno, co jest neutralne, mi przychodzi do głowy i naprawdę pokazuje, że jeżeli nosisz to na sercu i to pokazuje, że jesteś dobrym człowiekiem, to jest przypinka solidarny z Kamińskim i Wójcikiem, a tak to nie kojarzy. To prawda, ale... Ewentualnie jeszcze w koszulce ja nie jestem team piny, nigdy nie byłem, ja wolę te kartonowe podobizny, co stoją w Sejmie, ale co chciałem powiedzieć? I właśnie, można już się z tego śmiać na spokojnie, bo nie siedzi w więzieniu. Nie siedzi w więzieniu, oni dokarmiają, więc jakby powiedzmy, że chyba taka ta część jakby, no, myślę, już chyba nie jest aż tak ten. Tak, jest taka z absurdu już, tak, tak. Ale co chciałem powiedzieć, ja nie wrzuciłem tego do filmu swoją drogą, bo myślałem o tym przez chwilę, ale uznałem, że nie ma sensu. Ja mam jedną rzecz. Dla jasności, nie? Ja może jestem po prostu, nie wiem czemu na to nie wpadłem wcześniej, bo aż mi było głupio, że o tym nie pomyślałem wcześniej, ale to jest niesamowite, że Donald Tusk ukradł stylistykę Wośpowi z tymi serduszkami swoimi, nie? Ja o tym nie pomyślałem wcześniej, jak nagrałem ten film, miałem takie, ej, chwila, to się stało. Faktycznie. Ale nie chciałem tego wrzucać do filmu, miałem taki vibe, że no jeśli ja tutaj mówię, że Woś się upolitycznił, to nie mogę zrobić argumentu, że Donald Tusk im zabrał serduszko, bo to w sensie jakby PiS to zrobił, też mógł to zrobić. Jakby to jakby, wiesz, to nie jest kwestia, że Jurek Owsiak pewnie go pobłogosławił tą opcją, ale... Czyli na sprawa, że ciężko jest zawrzeć serce w logo, które nie będzie wyglądało jak czerwone w serce. Wiem, o co ci chodzi, ale jednak mam wrażenie, że w Polsce ta statystyka jest dosyć taka, że jak jesteś dużym ruchem, który ma serduszko biało-czerwone, jakby... No okej, okay, rozumiem. Ja jestem wręcz w ogóle w stanie uwierzyć, że to nawet był przypadek. Tak, jestem w stanie w to uwierzyć, byłbym w stanie w to uwierzyć. Może przez to dobrze kojarzyć, w sensie masz rację. Ale w sensie, pomyślałem o tym w ogóle teraz, w sensie nie teraz, jak nagrywaliśmy ten film, miałem takie, że kurczę, w sensie faktycznie, to jest jakby... Jeśli to jest przypadek, to mieli farta, a jeśli ktoś to wykminił, to genialne. Wow. Bo to mega subtelne, w sensie... A to faktycznie tak działa.
Nie, że wiesz, bo jakby w Polsce masz skojarzenie z tym, że chodzisz z tym właśnie, że wiesz, że ludzie mają te serduszka gdzieś tam na czapkach i tak dalej. Wiesz, to nie jest dziwne, bo jakby to jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. To jest jedna z niewielu rzeczy, w sensie dziwne, no w sensie nie uważam, że nie wiem, jak nosi coś innego, to jest dziwne, tylko chodzi mi o to, że no w Polsce jednak jak nosi jakieś takie rzeczy, nie wiem, w sensie zaczął nosić, nie wiem, piny z, nawet nie wiem z czym, no w sensie... Z anime. No tak, bo ludzie noszą piny z anime, nie? No to w sensie to jest takie, w sensie, że to jest niestandardowe. Jak nosisz, nie wiem, no w sensie ktoś ma, nie wiem, miał flagę Argentyny tutaj, nie? To było takie, o co chodzi? A w sensie, a serduszka właśnie są takie mega neutralne, w zasadzie, że to jest po prostu normalne, że o tej porze roku ludzie z nimi chodzą. I w sensie, że jakby wręcz aż nie zwracasz na to uwagi na takim poziomie, że to jest tak normalne i to jest tak popularne, tak jest wszędzie, że ten... Że nawet w TVP ci się wydaje, że go nie ma. Dokładnie. Nie zauważysz go w TVP, nie? W sensie, to jest... Jezu, przepraszam. To jest to. Ale, wiesz, ale to też jest dla mnie jakaś tam siła Wośpu, nie? Że ludzie w ogóle zauważyli, że te serduszka zostały wycięte wtedy. Że gdyby to była jakaś flaga właśnie na zasadzie, że ktoś, załóżmy, nie uważam, że TVP by to robiło. Właśnie, to że jest... miał przypinkę Polskiego Związku Wędkarskiego. Tak, już widzę, w którą stronę to pójdzie, ale tak, powiedzmy. To wiesz, to nikt by nawet nie zwrócił na to uwagi, nie? A tutaj jakby masz takie, ej, co, że zauważyłeś. I oczywiście to też było związane z tym, że po prostu była beef między TVP a Wośpem. Oczywiście, nie? To nie jest tylko tego powód. Ale gdzieś mój argument jest właśnie taki, że to jest naprawdę, myślałem o tym, nie wiem, na ile sobie dopowiadam, na ile nie, ale to jest naprawdę sprytne, że oni mieli to logo w Wośpu, to jest takie tak opatrzone w Polsce, takie normalne, że to tam masz, nie? Jakby, wiesz, serduszko, no to jest jakby rzecz, która ci się kojarzy, no w sensie, znamy, myślę, ludzi, którzy, nie wiem, czy znamy osobiście, ale w sensie, no kojarzysz ludzi, którzy praktycznie cały rok chodzą z serduszkiem w Wośpu, sobie już przylepili i mają, no, nie? No, to ciężko schodzi, nie? Bo to jest przekminione. to jest taki klej, taki, wiesz... Kropelkę czasami. On się wżera w ogóle. No bo w ogóle tak. Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jak, bo to jest ten, jak weźmiecie serduszko w Wośpu i odwrócicie, w sensie tak, że tym klejem do tyłu, nie? Przerzucicie sobie do skóry i jakby przerzucicie tak ręką, które ten, po trzecie to się robi niezmywalny tatuaż, już taki jeden trwały w ogóle. Tak. Przepraszam. Jeśli to macie, sprawdźcie, no. Ale odlepiło cię pod koniec tej rozmowy, mam wrażenie. No trochę mnie odlepia, no. To prawda. Dobrze, to masz jeszcze coś do powiedzenia o Wośpie? Nie. Dla mnie ten segment jest. Nie miałem dla mnie ten segment jest właśnie dosłownie tym, czym jest dyskusja o WOŚP. To znaczy, to jest dyskusja, która dzieje się tylko między ludźmi, którzy chcą na ten temat dyskutować. I wszyscy mają to gdzieś. W sensie. Jakby to jest po prostu dyskusja, która się wiązała i są ludzie po prostu, którzy są bardzo oburzeni, że można jakkolwiek atakować WOŚP. Są ludzie, którzy mają taki vibe, że nie, należy atakować WOŚP, jedni mocniej, drudzy słabiej, z różnych perspektyw. I to jest 300-400 osób w Polsce. I jest reszta społeczeństwa. I my. No i my, no ale my nie, no my jesteśmy w tych 300-400, a i tak zgaduję, no bo... A ja się wybroniłem z... tak zgaduję, bo... bo jest ten, nie? No bo my nagraliśmy stary o tym film. Nie pierwszy raz. No my nagraliśmy dwa filmy o WOŚP i ten podcast. To jest więcej niż śpiewak. Mam na kanale WOŚPie. Wow. To jest... Ja się muszę zastanowić nad sobą po tym, jak usłyszałem to zdanie w tym momencie. Ale powiedzieliśmy mniej czasowo, bo oni mieli chyba cały podcast o nim. Albo nie, fragment mieli. Fragment. Słuchałem go właśnie też do tego odcinka i tak dalej. Dwóch nowych. Nie. Cool. No... Śpiewak na podcast? Tak, z taką kobietą, której niestety zapomniałem teraz imienia i nazwiska, przepraszam za to. Się nazywa... Nie pamiętam nazwy, ale mają, tak jest. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to może sobie posłuchać. Nie to, że polecam, bo nie polecam, po prostu mówię, że istnieje. Żeby nie było. Jest w rzeczywistości. Jest w rzeczywistości. Więc ten, no i właśnie po prostu tam słuchałem tej dyskusji, no bo chciałem zrozumieć jakby, jakie są ich pointy, nie, na ten temat. I no właśnie mam wrażenie, że ten, no mam wrażenie, że to jest trochę to, że po prostu to jest jakaś taka dyskusja, która się wiązała i naprawdę może ją spuentować takim, kto pytał na takiej zasadzie, że no ewidentnie większość społeczeństwa to interesuje. Bo dla mnie to jest nawet ciekawa dyskusja, w sensie ona jest ciekawa, bo te argumenty, które są po jednej i drugiej stronie, to naprawdę są, uważam, w ogóle też rzucę jeszcze jedną rzecz, mam wrażenie, że w dyskusji o Wośpie, pomijając oczywiście wyzywanie się i tak dalej, ale to liczę w internecie, to była zaskakująco merytoryczna na wielu poziomach dyskusja. W sensie, zaskakująco dużo argumentów padało po jednej i drugiej stronie. W sensie, jakby, wiesz, że to nie było tak, że ludzie się po prostu obrażali, jakby, że przez to, że dyskutowali tylko ci, którzy faktycznie chcieli się dyskutować na ten temat, to przynajmniej argumenty były jakieś takie, że można było się zgodzić, nie zgodzić, ale to było ciekawe. Że nie owsiak oddaj słoik z pieniędzmi. Tak, mam wrażenie, dlatego też, że jakoś tak mi się przyjemnie słuchało tej dyskusji i chciałem, na przykład chcieliśmy o niej nagrać film, to powiem zaraz, ale... No ty przyszedłeś z tym pomysłem, ale... Też mi się spodobał, że to była jakaś taka dyskusja, której czasami brakuje w politycznych tematach obecnie, czyli że to była dyskusja, która jeszcze miała w sobie jakiekolwiek znamiona tego, że tam są argumenty. Ja myślę, że tam jest jakakolwiek argumentacja na cokolwiek, nie? A nie jest to po prostu takie czyste
Powinni siedzieć w więzieniu, nie powinni. Ale w ogóle podsumowałeś teraz ostatni miesiąc polskiej polityki. Tak, to jest straszne. Tak, widzowie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to musimy wam powiedzieć, że naprawdę polska polityka jest ciężka obecnie do śledzenia i analizowania, bo to jest już... To już nawet nie jest zabawne, bo to nawet nie jest tak, że te... Bo jakby, żeby polityka była zabawna, musi być jakiś konflikt i konflikt jest strasznie mocny, tylko ten konflikt musi się na czymś opierać, a to jest na zasadzie, że bardziej... To nie jest tak, że są dwie wyspy na morzu i płyną na siebie statkami, się zderzają i coś się dzieje, tylko jest bardziej tak, że krzyczą do siebie z dwóch wysp, że jesteście głupi. Jakby w sensie, to jest ten poziom, jakby to patrzę, że masz takie, no tak, okej, okay, ale to w sensie jakaś akcja, coś by się zadziało, jakby... Może będzie jakieś starcie, nie? Tych jakby, na przykład, jakichś argumentów, a nie, że po prostu nasi prawnicy mówią to, a wasi prawnicy mówią tamto, nie? A i właśnie to jest trochę taka walka, jak czasami, wiesz, wysyłasz umowę firmie, i jakby na tych, w komentarzach po prostu twój prawnik pisze X i firma ci odsyła jakby kłócenie się z tym twoim prawnikiem też w komentarzu, to wrażenie, że też dyskusja w polskiej polityce polega na tym, że oni sobie wysyłają te po prostu wyroki i tam tylko jedni prawnicy dopisują adnotacje i drudzy też wypisują adnotacje, a ci po prostu krzyczą siebie, że moje prawnicy złodzieje, coś tam. Tak, i jeszcze kończy się na tym, że potem masz autorytety prawne, które na przykład w jakimś momencie zmieniły zdanie po prostu, nie? I to jest jakieś, w ogóle to jest dla mnie niesamowite, bo to jest dla mnie absolutnie niesamowite, bo jak się to stawisz, to jest w ogóle jakiś absurd, że wiesz, tak często narzekamy wszyscy, nie? Że o Jezus Maria, jak tutaj wiesz, że jakby ludzie powinni umieć zmienić zdanie, że powinni się umieć przyznać jakby do błędu i tak dalej, a potem masz vibe na zasadzie, że i to po obu stronach to się dzieje, po obu stronach w dwie strony w ogóle, że jakby masz jakiegoś na przykład prawnika, który jakby w jakiś sposób przychodzi na drugą stronę, tylko on nie przychodzi na drugą stronę, tylko on ma taki vibe na zasadzie, no to jest coś takiego, więc ja po tej stronie stoję z tą stroną, a po tej stronie stoję z tą stroną, no bo tak to działa, nie? I jakby i jak to powiedzieć, ale w Polsce jest takie absolutne. W sensie, że jak to zrobiłeś, to zdradziłeś jeden obóz przeciwko drugiego i jeden cię wita z otwartymi ramionami, tak, tak, on się z nami zgadza ze wszystkim. Ale nie, ja się z wami nie zgadzam. O, teraz już cię nie dowiem. Ale wcześniej macie rację z tą pierwszą, że nie, jakby, w sensie, koniec. Jakby polaryzacja jest tak, jest tu, nie? Jakby musisz być to albo tu. Nie? Właśnie określiłem polaryzację. Wow, dobra, skończmy to, bo to już nie robi zbyt. Tu, lecimy truizmami. Ja się poddaję. To było. Nie, Jezus Maria, ale też się odlepiłem w ogóle z tego podcastu. Słowo, Jurek, bo. Parawan. Proszę, chyba, że coś powiedzieć na zakończenie. Absolutnie nie. Nie, mój mózg paruje. Chyba, że tą czapkę. W ogóle jest strasznie ciepło tutaj. Jeszcze mega ciepło. Super sweter i mam czapkę, ale mam zbyt tłuste włosy, żeby nie mieć czapki na sobie. Sprytne. Tak to zagrał. Dobra, to co? Parawany. Parawany albo tłuszcz. Wybierzcie sobie, co wolicie. Tłuszcz za parawanem. Myślę, że na koniec tej rozmowy myślałem, jak ty już mówiłeś o tych wszystkich rzeczach, tak się tak coraz bardziej, tak myślałem, ale na wakacje pojechał i skojarzy mi się z tym parawan. No ale nie do końca wiem, o czym mówisz, ostatnie 15 minut. No, ale nie. Tak. I to jest definicja dyskusji o wośpie, drodzy państwo. Dokładnie. Staramy się starać na was mordy, totalnie. Wow. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że skończyliśmy na temacie wośpa, nie zaczęliśmy od niego, bo to byłoby straszne. No, to prawda. Skończyliśmy już, czy jeszcze? Właśnie nie wiem, w sensie nie wiem. Po co ty jeszcze jesteś? Dobra, oni już sobie poszli, więc co tam u ciebie w ogóle? Popadaj. Idźcie stąd, no, wstydzi się chłopak.